Człowiek musi sobie czasami polatać i to jest właśnie ten dzień, tak mówili bohaterowie filmów Niebowzięci w Puencie, a my dzisiaj rozpoczynamy loty narciarskie w sezonie 2020. Witają Państwa i zapraszają na te loty na skoczni Kulm Mateusz Leleń i Przemysław Babiarz. Witamy Państwa, skocznia o nazwie Kulm położona między Tauplitz a Bad Mittelsdorf. Inna sprawa, że te miejscowości już zostały połączone jakoś administracyjnie w 2005 roku. Jesteśmy w Styrii, takiej krainie słynącej między innymi z walca, takiego prewalca sztajerek, tak to się u nas nazywało, a więc na trzy pa. Zaczyna Aleksander z niszczą, 53 na starcie, nie było kwalifikacji. Mateuszu, patrzymy na Aleksandra. On w tym roku jeszcze nie punktował, natomiast w swojej karierze oddał już kilkanaście skoków ponad 200-metrowych, a ten skok też jest w pobliżu 200 metrów, może troszkę tam zabrakło, punkt K 200, rozmiar skoczni Kulm 235, rekord Petera Prewca 244. 197 metrów w tym skoku Aleksandra zniszczyła, chyba nieźle. Tak, to jest dobre otwarcie. To jest otwarcie dające nadzieję na awans do drugiej serii. Czeka już długo Olek zniszczą na pierwsze punkty w Pucharze Świata. Po raz ostatni punktował w 2016 roku, w grudniu w Lillehammer. Teraz 197 metrów. Jest nieźle i chyba Olek też zadowolony z tego skoku. Co charakterystyczne, jego rekord życiowy jest właśnie ze skoczni Kulm z 2015. To jeszcze dzisiaj o tym powiemy. Wrócimy do tego, patrzmy na Czestmira Koziszka, Czecha 28-letniego, który ma rekord z Wikersundu 226 metrów, rekord życiowy. No i Alek zniszczą podobał nam się zdecydowanie bardziej w swoim locie. 178 metrów. Cóż, kiepskie otwarcie Czestmira Koziszka. Czech tutaj przyjechał w zastępstwie kolegi Wiktora Polaszka, nie ma go, mistrz świata juniorów z Park City, słabo skakał w ostatnich konkursach, zatem został, aby gdzieś trenować na innych skoczniach, natomiast Koziszek ostatni raz punktował w zawodach właśnie na Mamucie, to się działo w Oberstdorfie, ale dziś o punkty to będzie mu bardzo ciężko, bo skok na 178 metrów to nadziei wielkich nie daje. Za chwilę film Artu Pohjola, który do dzisiaj nie miał żadnego rekordu życiowego w lotach, ale oddał skok próbny 146 metrów. Rekordzistą długości skoku wśród Finów jest Janne Ale Happonen. Blisko, krótko. Happonen 240 metrów w 2011 roku w Wikersundzie. Ale inna sprawa, Mateuszu. Dzisiaj mija 5 lat od tego lotu Wasiliewa na 254 metr w Wikersundzie. Oj tak, pamiętamy. To była fantastyczna, absolutnie próba. Szalona zupełnie. Jest na naszej stronie tvpsport.pl rozmowa z Dmitrijem Wasiliewem. Serdecznie polecam. On tam mówi, że gdyby rozbieg był troszeczkę inaczej uformowany, to nawet miał prędkość na 270. No proszę, nie ma dzisiaj żadnego z Rosjan, oczywiście i Dimy Wasiliewa też 139 metrów, Artu Pohjola, trzecie miejsce, Aleksander zniszczą na czele, patrzymy, Wojtek Szturca, drugi z Czechów, skromny dosyć, relatywnie, rekord długości z lotu 201,5 metra z planicy z 2017 roku. I teraz też tego rekordu oczywiście nie poprawił. Co możemy o nim powiedzieć? 6 startów w tym sezonie, a więc to jest 7 start w konkursie. Konkursie bez kwalifikacji siłą rzeczy. Teraz zaledwie 157 metrów, a z kolei rekordzistą Czech pod względem długości lotu jest Antonin Hajek, 236. Proszę Państwa, to są wszystko rekordy nieoficjalne. Rekordu świata się nie notuje już gdzieś od lat 90., żeby nie podgrzewać, żeby nie zagrażać życiu, zdrowiu, ale my gdzieś tam lubimy na to patrzeć. Oczywiście, no każdy chce latać jak najdalej, więc to zbieranie informacji o najdalszych skokach wydaje się czymś oczywistym. No po to się rywalizuje na skocznie. Matthew Soucoup to Kanadyjczyk z Calgary, 203 metry już skoczył. Ostatnio widzieliśmy go w Sapporo, gdzie zajął 48 miejsce. Krótko, blisko, oczywiście długość lotu zależy od rozmiaru skoczni. Te skocznie rosły, 156,5 metra
reprezentanta Kanady. Wśród Kanadyjczyków najdalsze loty oddawał Mackenzie Boyd-Klaus, którego dzisiaj zobaczymy później. Skocznie rosły, rosły przez lata, urosły do tych 250 metrów. Chyba 11 skoków dotąd oddano, takich 250-metrowych i dłuższy. Tak, te największe skocznie to oczywiście Vickersundbacken i Letalnica. Kulm zwykle zestawiane ze skocznią imienia Heiniego Klopfera w Oberstdorfie. To są skocznie o punkcie HS 235 metrów, ale rekord lepszy tutaj na kulm 244 metry przy 238,5 w Oberstdorfie. No a Sokup póki co może tylko pomarzyć o takich skokach, natomiast na bardzo dobrą próbę stać na pewno tego człowieka. Tak, to jest specjalista, Jurij Tepesz, syn Mirana, trzeci tu w 2015 roku. No i proszę, tak, tak, lata ktoś, kto lubi latać, kto potrafi latać. Debiutował w Pucharze Świata 1 stycznia 2006 roku. 7 razy stał na podium, 2 razy wygrał, 2 razy w Planicy. W 2013 i 2015 roku mamy 200 metrów po raz pierwszy. Dziś w konkursie dokładnie równo 200 metrów Jurija Tepesza. Tak, i to będzie skok, który da mu prowadzenie 3 metry dalej niż Aleksander Zniszczą. To próba, która prawdopodobnie da awans do drugiej serii. No ale Tepesz to uznany lotnik. On 7 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata, z czego 6-krotnie w zawodach na Mamucie. No, są tacy, tacy statystycy, którzy w ogóle liczą wszystkie 200-metrowe loty, obojętnie czy na treningu, czy w kwalifikacjach, czy w konkursach. To są ciekawe zestawienia. Jarko Mete, numer 7. Finn, mówiłem już, że w Finlandii najdalej Happonen 240. A Jarko Mete blisko, bliziutko. 7 startów w tym sezonie. Ten jest 8. Najwyższe miejsce w Zakopanem 35. Kiepski skok Fina. Ostatnio sporo artykułów w fińskiej prasie, relatywnie sporo o skokach narciarskich. Są trenerzy tacy starszej daty, którzy sugerują, że Finowie za dużo trenują na dużych obiektach, że powinni nawet próbować na takich skoczniach K70. Być może coś to by pomogło, tego się nie dowiemy, natomiast wydaje się, że ta przepaść technologiczna też Finów mocno hamuje w ostatnim czasie. Jarko Mete 150 metrów i 5. pozycja, Aleksander Zniszczą 2. Prowadzi Jurij Tepesz, a teraz jeden po drugim dwóch synów słynnych lotników. Najpierw Filip Sakala, jego ojciec był mistrzem świata w lotach w 1994 roku. No i 2 razy wygrał tutaj na kulm też zawody Pucharu Świata. A jego syn nie jest tak zdolnym lotnikiem. Nie ukrywajmy, rekord życiowy Filipa 206 metrów. Ojciec może nawet nie latał szczególnie dalej, bo nie było gdzie jeszcze wtedy tak daleko latać. No ale jeżeli wygrywa się zawody tu na kulmie, jeżeli jest się mistrzem świata w lotach, to to coś znaczy. No ale nie zawsze synowie dorastają do wielkości ojców. Tak, i najprawdopodobniej przed nami 2 takie przykłady. Jeden już wylądował, to Filip Sakala, 146,5 metra, kiepski skok, choć jest dość powtarzalny, bo w serii próbnej 143,5. Skoczek, który jeszcze nie zdobył punktów Pucharu Świata i dzisiaj też ich nie zdobędzie. Jest 7, przedostatni, a teraz Federico Cecon. No, jego ojciec Roberto też 2 razy stawał na podium mistrzostw świata w lotach narciarskich, a syn, no syn w powietrzu. Blisko, blisko Federico. W tym sezonie widzieliśmy go raz w konkursie w GAPA, zajął 47 miejsce rekordzistą Włoch Alex Insam 232,5, ale Insama tutaj dzisiaj nie ma. Nie ma, bo jest w bardzo kiepskiej formie. Nieco lepiej wydawało się, że może skoczyć Federico Cecon, ale teraz 158 metrów, bez szans na drugą serię w przypadku Włoch. I co ciekawe, w tym 94 roku, kiedy wygrywał Jarosław Sakala, to z kolei Roberto Cecon był 3 w tych mistrzostwach świata. Andrzej Stękała. Andrzej Stękała, bardzo dobry rekord życiowy, 235. Opowiemy, w jakich to warunkach się działo. Ostatnio 45 w Sapporo, 46 w Willingen. No i to też był przyzwoity lot, troszkę krócej od Aleksandra Zniszczoła. Najlepszy sezon w karierze Andrzeja Stękały to 2016.
9 razy w karierze skoczył 200 metrów i więcej. Teraz 191,5. Tak, i to będzie trzecia pozycja Polaka. Trochę byłem zmartwiony po serii próbnej, tam jedynie 170 metrów, teraz znacznie lepszy skok, ponad 20 metrów dalej, a belka startowa była ta sama, 20. Stękała dotychczas, tak jak mówiłem, trzecie miejsce w tej chwili, natomiast dotychczas czterokrotnie startował w konkursach lotów narciarskich i zawsze punktował. Klemens Murańka, tuż za nim. Klemens, który już punktował w tym sezonie, w Klingenthal był 27. Ale krócej od Andrzeja Stękały poleciał Klemens. W jego przypadku najlepszy był ten sezon 2014, wtedy nawet w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata zdarzyło mu się być. Siódmy był w Engelbergu. Wracając jeszcze na chwilę do Andrzeja Stękały, to kiedy on w tym 2016 roku poleciał na 235 metr, to był drugi co do długości lot w historii polskich skoków narciarskich. Klemens Murańka 170 metrów, a więc na razie z trzech Polaków on najkrócej jest w tej chwili piąty, Aleksander Zniszczoł drugi, Andrzej Stękała trzeci, prowadzi Jurij Tepesz, Andreas Schüller tymczasem na naszych ekranach, Szwajcar w tym sezonie raz zdobył punkty Pucharu Świata. I teraz taki lot 190-metrowy. Z kolei rekordzistą 181. Krócej. Zatem rekordzistą Szwajcarii jest naturalnie Simon Ammann. Ammann, który też wygrywał Mistrzostwa Świata w lotach w 2010 roku. Ale nie wygrał nigdy konkursu Pucharu Świata w lotach. Co ciekawe, natomiast Stefan Zint wygrywał. Stefan Zint wygrywał tutaj na Kulm w 91. Taki skoczek, który przed igrzyskami w Albertville się liczył, ale ostatecznie tam nie zdobył medalu. Czwarte miejsce Andreasa Schillera po tym 181-metrowym skoku. Arti Aigro za chwilę, tymczasem Michael Heibeck, Austriacy najczęściej, no to dosyć naturalne, wygrywali tutaj, bo aż dziewięciokrotnie. A patrzymy teraz na Estończyka. No i proszę, to był przyzwoity lot skoczka urodzonego w Otepie, a więc ulubionym miejscu Justyny Kowalczyk, gdzie odniosła swoje sukcesy, te pierwsze podium, pierwsze zwycięstwo. 197 metrów Artiego Aigro, który ma rekord życiowy 205, ale podobno jako przedskoczek kiedyś w Planicy w ubiegłym roku pofrunął 228 metrów nawet. I do niego należy rekord Estonii w długości lotu. Teraz 197 i Arti Aigro wychodzi na drugą pozycję za Jurija Tepesza przed Aleksandra Zniszczoła i Andrzeja Stękałę. Tak, mieli takie same noty Aigro i Zniszczoł, ale Estończyk rywalizował w trudniejszych warunkach wietrznych. No i wyprzedza Polak. Klemens Leitner, bardzo dobrze spisujący się w pucharze kontynentalnym, lider tego pucharu kontynentalnego. Austriak, który do dzisiaj też nie miał właściwie rekordu na tej skoczni do lotów. Dzisiaj skoczył 157 metrów w serii próbnej, no a teraz 169, więc jest to jego rekord, chociaż wynik, powiedzmy sobie szczerze, dość przeciętny. W Pucharze Kontynentalnym faktycznie spisuje się świetnie, wygrał ostatnio Bischofshofen, wygrał w Sapporo, no ale Puchar Kontynentalny to nie to co Puchar Świata. Tak, 169 metrów, bardzo skromne wejście na skocznię mamucią w wykonaniu Leitnera. No cóż, przynajmniej zostaje mu ta życiówka, bo szanse awansu niewielkie albo żadne. Po Leitnerze Stefan Huber, drugi z Austriaków, z kolei wicelider Pucharu Kontynentalnego. 218,5 to jego rekord życiowy w tym sezonie, 34 w Gingen, 24 w Bischofshofen. Oczywiście brat Daniela Hubera, młodszy brat, mniej utytułowany. Teraz 148 metrów zaledwie. No i wiesz, no, oni brylują wśród tych skoczków drugiej ligi.
a w pierwszej lidze, czyli w ekstraklasie, jakim jest Puchar Świata, przeciętność absolutna. Przeciętność. Zdaje się, że w ostatnich sezonach rośnie dysproporcja między Pucharem Świata a Pucharem Kontynentalnym. Jeśli natomiast chodzi o tą próbę Stefana Hubera, warto zwrócić uwagę na warunki. Będzie miał dodanych 13,6 punktu. Tak dużej bonifikaty jeszcze tutaj żaden zawodnik dziś nie miał. Ale 11 pozycja. Wieje dzisiaj raczej bardzo lekko. Wiatr się zmienia natomiast, to istotna informacja. Jedni mają troszkę pod narty, inni w plecy, zatem no, Aura będzie dzisiaj istotnym uczestnikiem zmagań. Pierwszy z Norwegów, Anders Høre. No proszę, Norwegowie to są arcylotnicy. Wprawdzie do punktu K nie doleciał, troszkę zabrakło, ale to był... W porównaniu do tych kilku poprzednich skoczków długi lot, 193 metry, noty 17,5 punktu. No właśnie, jak to z kolei z jego rekordem długości, bo nie ma danych przy Andersu Høre. On testował skocznie w Vikersund w 2019 roku, wówczas uzyskał 210,5 metra i to był jego najdłuższy lot w karierze. No teraz 193, w miarę zadowolony Norweg na czwartym miejscu, przegrywa z Olkiem Zniszczołem o 0,2 punktu. No i ale Gregor de Schwanden, kolejny drugi na liście startowej ze Szwajcarów po Andersie Schülerze. Der Schwanden, 20 w Engelbergu, to jest najwyższe jego miejsce w tym sezonie. Ale teraz lot krótki. Poza tym Der Schwanden jeszcze 30 w Sapporo. W jego z kolei karierze najlepszy był sezon 2015. On wtedy nawet bywał w pierwszej dziesiątce w Niżnym Tagile, gdzieś siódme miejsce. Teraz 170,5 metra. Tak, w przypadku De Schwandena i lotów, no to najbardziej kojarzy się historia z Planicy z 2018 roku. On wówczas w kwalifikacjach skoczył swój rekord życiowy, 230 metrów, ale wówczas dość wieczny dzień, zmieniano też belki startowe i ostatecznie te 230 metrów nie pozwoliło mu awansować do konkursu. Pamiętajmy, że zwykle siódme miejsce De Schwandena, że zwykle 40 zawodników rywalizuje w lotach. My dzisiaj mamy wyjątkową sytuację bez kwalifikacji, że aż 53 lotników. Žiga Jelar, co jest zdolny słoweński skoczek, też bryluje w Pucharze Kontynentalnym. Też ma rekord jak De Schwanden, 230 metrów z Planicy z 2018 roku. Ale nie dofrunął. Žiga Jelar ani do zielonej linii, którą wyznaczał komputer. Niezbędna długość lotu, by objąć prowadzenie. 185 metrów, czyli o 10 metrów za krótko. Ale miał sporo punktów dodanych. Tak, właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. 12,7 będzie dodanych, jeżeli chodzi o punkty, a to oznacza, że wieje mocno w plecy. Ci zawodnicy z niższymi numerami startowymi w tych warunkach no, mają naprawdę trudne zadanie. Myślałem po dobrym skoku w serii próbnej Jelara, że teraz będzie lepiej, ale 185 metrów, spora bonifikata, piąte miejsce, z pewnością liczył na więcej. Aleksander Zniszczoł trzeci, Andrzej Stękała szósty, Jurij Tepesz prowadzi, a oglądamy teraz Mackenzie'ego Boyda Klausa, Kanadyjczyk w powietrzu. Mackenzie to rekordzista długości lotu w swoim kraju, 224 metry w 2016 roku w Planicy, teraz 180 metrów i ten lot nie pozwoli mu ani objąć prowadzenia, ani nie da mu wielkich nadziei na pierwszą trzydziestkę, czyli na drugą serię. Askul ma bardzo dobre wspomnienia, bo tutaj dziewiąty w sezonie 13-14 zapowiadał się wtedy jako niezły lotnik, ale no nie do końca potem spełnił gdzieś te nadzieje, które pewnie wtedy się zrodziły w jego głowie. Zaglądamy tutaj do tych, którzy czekają na swoje próby. I my też czekamy, co tu się będzie działo z numerem 20 Taku Takeuchi. W tym sezonie 16 miejsce w Engelbergu, 20 w Sapporo. Rówieśnik Kamila Stocha, rocznik 87, rekord długości 240 metrów.
Taka Uchi 4 razy na podium Pucharu Świata, był 2 razy drugi, 2 razy trzeci w swojej karierze. Były takie sezony między 2012 a 2016 rokiem, kiedy można go było zaliczyć do czołówki skoczków. W tej chwili 181 metrów Japończyka. No i w tej chwili do czołówki możemy go tak naprawdę zaliczać tylko pod względem wieku, bo to trzeci najstarszy uczestnik dzisiejszego konkursu. Starsi jedynie Amman i Piotr Żyła. Widzimy nie najlepsze lądowanie do tego wszystkiego. 181 metrów przy niedużej bonifikacie. 8 pozycja. No i za chwilę Andrzej Semenicz, 21 numer. No cóż, w drużynie wicemistrz świata w lotach z 2018 roku. Willingen 10. Forma chyba rośnie w jego przypadku. Rośnie, a do tego to jest naprawdę bardzo dobry lotnik. On bywa chimeryczny na skoczniach dużych, ale na mamutach naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Ma srebro mistrzostw świata w lotach w 2018 roku w drużynie. No i zapamiętamy go już chyba na zawsze jako zwycięzcę z Zakopanego z 2018 roku. Sensacyjne rozstrzygnięcie. Andrzej Semenicz. Ale to kompletnie nieudany lot. Być może warunki, bo aż ile punktów? Prawie metr na sekundę z tyłu skoczni, więc będzie miał sporą rekompensatę. 17 punktów dodanych. No tak, tylko że przy odległości 161,5 na niewiele to pozwoli. 13 miejsce to chyba z dotąd oddanych lotów, biorąc pod uwagę klasę zawodnika, największe rozczarowanie. Największe rozczarowanie, ale też naprawdę warunki były bardzo trudne. No metr na sekundę w plecy na mamucie naprawdę może bardzo utrudnić zadanie i widzimy, belka startowa, najprawdopodobniej tak dwie platformy do góry. Nie pomoże to Semeniczowi, ale może pomoże Jakubowi Wolnemu, bo to on z numerem 22 szykuje się do skoku. Czwarty już z naszych zawodników, najwyżej Aleksander Zniszczoł z naszych na trzeciej pozycji. Ewentualne szanse na występ w kolejce finałowej. Jakub jest świetnym lotnikiem. Ten rekord życiowy z Planicy 237,5 metra, wszyscy pamiętamy. To czwarte miejsce w ubiegłym sezonie w Vikersund, szóste w Oberstdorfie. To są najwyższe lokaty w jego startach w Pucharze Świata właśnie na tych obiektach do lotów. Tak, on w ogóle 5 najlepszych startów, jeżeli spojrzymy na jego 5 najlepszych startów, to 4 na mamucie w Pucharze Świata. I proszę, i proszę. Jakub powraca, chciałoby się powiedzieć. Oczywiście on już powrócił niezłymi skokami w Willingen, ale to był lot 211 metrów, zdecydowanie najdłuższy, dłuższy o 11 metrów od Jurija Tepesza. To zaledwie przecież drugi lot ponad 200-metrowy w tym konkursie, a mamy już zawodnika z numerem 22. No, Jakub z przewagą znaczną w tej chwili na czele, 4,9 punktu nad Jurijem Tepeszem. No ma w sobie gen lotnika Kuba Wolny. Bardzo, bardzo dobry skok. 211 metrów. Takich lotów mu potrzeba, bo przecież wiemy, co jest na koniec sezonu. Mistrzostwa Świata. No i tam będziemy go bardzo potrzebować. Wladimir Zografski tymczasem. Bułgar już w powietrzu. W pobliżu wylądował punktu K, no ta zielona linia uciekła do przodu z oczywistych powodów. No bo pamiętajmy, mamy wydłużony rozbieg, więc będą odejmowane punkty z tego powodu. Wszyscy startowali do 21 numeru startowego, do Andrzeja Semenicza z 20 platformy, od Jakuba Wolnego z 22. Teraz Wladimir Zografski 196,5 metra. Ten wiatr z tyłu nieco osłabł, bo już były skoki, przy których zawodnicy dostawali podmuchy do metra na sekundę z tyłu, teraz tylko 0,3. Miał jakieś problemy w powietrzu, troszkę musiał korygować. 196,5 daje 7 pozycję Zografskiemu, Jakub Wolny na czele, Aleksander Zniczołcza 4. I Antti Aalto, najlepszy obecnie z Finów. Piękny, piękny lot Antiego Aalto, długi,
Ostatnio jego forma jakby troszkę zwyżkowała. Mieścił się już w seriach finałowych. Tak było w Willingen, w Zakopanem. 214,5, a więc dalej o 3,5 metra od lotu Jakuba Wolnego. Jeszcze tylko pytanie, w jakich warunkach? Gorszych. Gorszych warunkach. Będzie liderem. Tak, no ale tu warto zwrócić uwagę na prędkość najazdową. 102,9. Naprawdę niezwykle szybko mknął po rozbiegu Kulm Antialto. 1,2 km szybciej niż Jakub Wolny. I to prowadzenie, tak się musiało stać. 10,5 punktu więcej od Polaka. No i Antialto jest też pierwszym skoczkiem, który awansował do drugiej serii. A Jakub Wolny jest pierwszym oczekującym. Naoki Nakamura, 25 numer startowy Japończyka. Ale po tym locie możemy już powiedzieć z pewnością, że Jakub Wolny awansował do serii finałowej. Nakamura niezbyt długi lot, oddał 175 metrów, jego rekord życiowy 219 z ubiegłego roku z Planicy. Nieźle zaczął ten sezon Nakamura, od 13 miejsca w Wiśle, 16 w Klingenthalu, ale to wszystko ten sezon, ale ubiegły rok. Bo w tym roku kalendarzowym 2020 nienadzwyczajnie. W Willingen był 44, teraz jest 15, więc w drugiej finałowej serii go nie zobaczymy. A za chwilę Simon Amann, mistrz świata w lotach z 2010 roku, który ma, jak skrupulatnie obliczono, aż 189 lotów w karierze powyżej 200 metrów. Tuż przed punktem kawy lądował Simon Amann. Walczył o odległość. On to potrafi. Mówi, że to loty trzymają go jeszcze przy skokach narciarskich. Ale tych lotów w sezonie przecież nie tak dużo. 197 metrów Simona Ammana. Po raz ostatni w karierze stanął na podium Pucharu Świata właśnie tutaj, w Tauplitz. Trzeci w 2018 roku. Dziś o miejscu na podium może tylko pomarzyć Szwajcar. 197 metrów uzyskał w tym skoku. 80-krotnie stawał na podium Pucharu Świata, 23 razy wygrał ten sezon 2010. Dla niego świetny, bo zdobył i Puchar Świata, i Mistrzostwo Świata w lotach narciarskich. Ostatnio Willingen 30, w tej chwili 8. Szanse, że go dzisiaj jeszcze raz zobaczymy, nie są wielkie. Jurij Tepesz skorzystał, czyli do finałowej serii awansowali już Antialto, Jakub Wolny, Jurij Tepesz, a Keiichi Sato w tej chwili ruszył i frunie nad zeskokiem skoczni Kulm. Ale tym lotem też raczej nie zapewni sobie Japończyk awansu do serii finałowej. On w serii próbnej oddał swój pierwszy lot, taki oficjalny, mierzony 197,5, teraz 191,5 metra. W nie najlepszych warunkach, blisko 10 punktów będzie miał dodane. No cóż, jak na debiutanta te skoki nie są złe. Też weźmy pod uwagę, że Keiichi Sato nie jest jakąś główną postacią Pucharu Świata. Zobaczymy, które miejsce da mu ten skok. Niezbyt wysokie noty, czterokrotnie 16,5, ale spójrzmy na to lądowanie nieudane, rozjechały się narty, musieli sędziowie zareagować. 12 pozycja. Jakub Wolny drugi, prowadzi Antialto. Na belce startowej Robin Pedersen, a więc drugi z Norwegów. No i to był ponad 200-metrowy lot Pedersena, który nieźle zaczął sezon od 9 miejsca w Wiśle, ale potem przyszła obniżka formy, wycofanie go z pierwszej reprezentacji. Powrócił. Powrócił w Sapporo 27 i 17, Willingen 22. Teraz 205 metrów Pedersena, dodanych prawie 8 punktów, no za wiatr, ale odjęte oczywiście za długość rozbiegu. Pod względem długości lotu to jest dzisiaj trzeci rezultat, to 205 metrów po Alto i Jakubie Wolnym i to daje trzecie miejsce. Tak, wyprzedza Jurija Tepesza. A myślę, że Robin Pedersen ma gdzieś z tyłu głowy, że jest w stanie powalczyć o miejsce w drużynie na Mistrzostwa Świata w lotach. Oczywiście jego forma musiałaby wzrosnąć, ale wydaje się, że jest to w jego zasięgu. Junshiro Kobayashi, starszy z braci Kobayashich.
Wydaje się, że wylądował w punkcie dającym nadzieję na awans do 30. Na razie 5 zawodników sobie ten awans zapewniło. Arti Aigro, Estończyk między innymi. Aleksander Zniszczał jest pierwszym oczekującym w tym momencie. Junshiro skoczył 201,5 metra. Z jego formą bywa różnie. Początek sezonu dobry w Wiśle, 10. W tej Wiśle, w której przecież kiedyś wygrał, odniósł swoje pierwsze, jedyne jak dotąd zwycięstwo. Jest w tej chwili 4. Junshiro, czyli Antti Aalto, Jakub Wolny, Robin Pedersen i Junshiro Kobayashi. Aleksander Zniszczał wciąż czeka. No, patrzy na to wszystko Karl Geiger. Patrzy Karl Geiger, bo oto Markus Eisenbichler zasiadł na belce startower. W ubiegłym sezonie był drugi w klasyfikacji małej kryształowej kuli, czyli w lotach narciarskich. Przegrał tylko z Ryoyu Kobayashi. No i wygrał pierwsze zawody w karierze właśnie w lotach w Planicy. Oj, niebezpiecznie to wyglądało. Tak, podobny był ten lot co do długości do tego, co pokazał Junshiro Kobayashi, ale forma mistrza świata na skoczni dużej z ubiegłego roku, Markusa Eisenbichlera, w tej chwili nie jest wysoka. 201 metrów skoczył Niemiec. Ostatnio Willingen był zaledwie 26, jak na jego możliwości. Przez moment to wyglądało naprawdę bardzo nieprzyjemnie. Walczył. No, to jest doświadczony zawodnik, zdołał się wyratować z tej bardzo niekomfortowej sytuacji, jeszcze przekroczyć punkt K, 201 metrów Eisenbichlera. No, zbytnio nie odbiło się to na notach. Noty nie są wcale złe, czterokrotnie 17,5, raz 18, a widzieliśmy, że Geiger na moment wstrzymał oddech. 9, a zatem możemy już ogłosić, że Aleksander Zniszczał zakwalifikował się do serii finałowej. Jakub Wolny jest wciąż drugi, prowadzi Antti Aalto, a Michael Hajbeck, reprezentant Austrii, właśnie w powietrzu. No i to najdłuższy lot, który dotąd oglądaliśmy. Dotąd najdłuższy oddał Antti Aalto, 214,5, a teraz Hajbeck 215,5 metra. Metr dalej. Z tej samej belki startowej, z tej samej platformy startowali Aalto i Hajbeck. Jeśli chodzi o punkty za wiatr, troszkę więcej ma dodanych Hajbeck. Czyżbyśmy mieli obejrzeć nowego lidera zatem? On był tutaj w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w 2016 roku 11. Drugi będzie, tak, jednak drugi. Przegrywa z Aalto o 1,5 punktu. Pamiętajmy, że tutaj za każdy metr powyżej punktu K jest tylko 1,2. Nie tak jak w skoczniach dużych 1,8, czy jak na normalnych 2 punkty. Roman Kołdelka. Ale to był krótki lot reprezentanta Czech, który ma rekord życiowy 220. 9 metrów. Różnie to się w czeskich skokach układało. Zawodnicy tacy jak Sakala, jak obecny trener kadry Antonin Hajek, uchodzili za lotników. Kołdelka raczej nie, choć pierwsze podium w karierze wywalczone właśnie w Harrachowie na Czertaku. Wówczas trzeci w konkursie lotów narciarskich. To był 2011 rok. No ale on czy Jakub Janda nigdy chyba do końca lotów narciarskich nie rozgryźli. Anders Hare cieszy się z faktu, że awansował do finałowej serii, a z numerem 33 Pius Paszke. Dla Niemca jest to najlepszy sezon w karierze. 8 w Predazzo, 10 w Sapporo, ostatnio Willingen 24. Jego rekord długości lotu to 219,5 metra. Stefan Horngacher czeka, bo warunki zrobiły się na chwilę nie do przyjęcia. Szczególnie wrażliwa jest właśnie ta skocznia do lotów na wszelkie mocne podmuchy, bo kiedy jest się w powietrzu tak długo, a tutaj ponad 7-sekundowe loty. No jeżeli na tej skoczni dużej latają zawodnicy 4,5 sekundy, no to to jednak wystawienie na wiatr, na jego podmuchy, na jego kaprysy jest zdecydowanie większe. Oczywiście, musi zaczekać Pius Paszke. Skoczek, który w tym sezonie poprawia wszelkie swoje rekordy, a to już Dawid Kubacki. O nim możemy powiedzieć to samo. On też w tym sezonie dokonuje rzeczy najlepszych w swojej karierze.
No i pamiętajmy, że Dawid w ubiegłym roku dwa razy w Oberstdorfie stanął na podium w lotach narciarskich właśnie. Raz był drugi, raz był trzeci. To był ciekawy weekend, bo aż trzy konkursy się wtedy odbyły. Jeszcze o tym opowiemy. Pius Paszka tymczasem potrzebuje około 213 metrów w tych warunkach, aby objąć prowadzenie. Ponad 200, ale zbyt krótko, by być liderem. Dotychczas najwyżej w konkursie lotów na 26. miejscu w Planicy w 2018 roku. Dziś zaczyna od 204 metrów. No to jest niezły skok Niemca. A rekordzistą Niemiec w długości lotu jest Markus Eisenbicher. 248 metrów, czyli żaden z Niemców nie poleciał jeszcze ćwierć kilometra. No ale to bardzo ekskluzywne grono tych, którzy to 250 metrów lub więcej, a rekord długości to 253,5. Nieoficjalny rekord, jeszcze raz to podkreślamy, bo FIS takich rekordów oficjalnie nie notuje. Pius Paszke, 204 metry, piąta pozycja, na czele wciąż Finn Antti Aalto, drugi Michael Heibeck, trzeci Jakub Wolny, dziewiąty Aleksander Zniszczoł, pewny już występu w finale. No właśnie mamy klasyfikację po 33 z 53 uczestników. Prowadzi Antti Aalto, trzeci Jakub Wolny, co nas niewątpliwie cieszy, bo to progres w karierze Polaka, i dziewiąty Aleksander Zniszczoł. Zatem będą pierwsze punkty tego skoczka od grudnia 2016. A następną grupę zawodników, bo to jest tak podzielone, za chwilę ostatnia dwudziestka, czołowa dwudziestka klasyfikacji Pucharu Świata. Pamiętajmy, że te zawody dzisiaj i jutro, mamy nadzieję, że też zostaną rozegrane, są ważne, ponieważ walka o małą kryształową kulę w lotach to zaledwie trzy konkursy w tym roku, czyli ten konkurs na Kulm oraz Vikersund. Planica to już jest po sezonie Pucharu Świata, Mistrzostwa Świata w lotach, a więc niezwykle waży każdy skok. Gregor Schierenzauer trzykrotnie tutaj zwyciężał, dwukrotny mistrz świata w lotach w 2008 roku, przepraszam, w 2008 był mistrzem, a w 2010 wicemistrzem. Potrzebuje teraz Gregor 218 metrów lotu, aby objąć prowadzenie. Ale nie, to nie był udany lot. A wydawało się, że jego forma rośnie. Przecież to siódme miejsce w Willingen. On w tym roku kręcił się koło podium. Był czwarty w Niżnym Tagile, szósty w Innsbrucku. Właśnie przed tygodniem wydawało się już, że wraca do formy, a teraz tylko 182,5. On w Willingen w każdej serii, czy to trening, czy konkurs, był w czołowej dziesiątce. Teraz 182,5 metra. W przypadku Schlierenzauera na Mamucie to musi budzić rozczarowanie. Przecież to zawodnik, który w debiucie w lotach wygrał od razu Mistrzostwo Świata. Potem pojechał do Planicy, też wygrał. Potem kolejne zawody były tu na Kulm. W kolejnym sezonie on znowu wygrał. Wydawało się, że jest stworzony do latania, ale niestety ostatnie lata dla niego bardzo ciężkie. Dopiero 21. Schierenzauer się smuci, cieszy się Eisenbichler o tyle, że wystąpi po raz drugi w finałowej serii. Timi Zajc, młody arcyzdolny, trzeci w Planica 7 w ubiegłym sezonie. No i mamy najdłuższy lot. Mamy najdłuższy lot, dotąd przypomnijmy 215,5 Michaela Heibecka. O metr dalej od lidera Antti'ego Aalto, a teraz mamy 222,5 metra Timiego Zajca. W tym sezonie już na podium w Titize, trzecie miejsce w Oberstdorfie. W ubiegłym roku odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Tak, i to też był jego debiut w lotach. To pokazuje, że mówimy o skoczku z wielkim potencjałem do latania. Teraz obejmuje prowadzenie. Pierwsza nota powyżej 200 punktów, ale już za moment Domen Prewc. Kolejny znakomity lotnik, kolejny, który w tamtym sezonie wygrał konkurs. Domen był najlepszy w Vikersund. No i pamiętamy, kiedy on dołączył do drużyny na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, Słoweńcy dostali jakiejś akceleracji, zdobyli srebro, myśmy wtedy mieli wielką chrapkę, Norwegowie zwyciężyli, myśmy zajęli trzecie miejsce. Domen lata wybitnie, 245,5, on tych 250 jeszcze nie osiągnął, na tej skoczni go raczej nie osiągnie, ale Vikersund w Planicy, kto wie, na pewno szykuje się na tegoroczne Mistrzostwa Świata w lotach. Zobaczymy, wieje mu dość mocno w plecy.
wylądował w punkcie K. No, po tym locie Zajca zabrakło nawet 1,5 metra, czyli 198,5. Więc jednak chyba te warunki po prostu miał słabe, albo on jakby nieco osłabł po tym okresie przełomu roku, czyli w turnieju czterech skoczni, gdzie był przecież siódmy, gdzie skakał bardzo dobrze. Teraz zaledwie 10. To mu oczywiście da awans do serii finałowej. Wyprzedza w tej chwili Aleksandra Zniszczoła. Stefan Kraft, rekordzista długości lotu i lider Pucharu Świata, wydaje się być zupełnie spokojny. Bardzo spokojny. 9. miejsce dzisiaj w treningu. Natomiast tam chyba nie do końca dobre warunki podczas jego skoku. I Robert Johansson. On już fruwał 252 metry. Ponad 200, ale prowadzenia nie obejmie. Pamiętamy Vikersund 2017, kiedy skoczył 252 metry. No, później ten jego rekord, bo to był wtedy rekord długości lotu, poprawił Stefan Kraft na 253,5. Do dzisiaj jest to rekord długości lotu wśród Norwegów. Robert Johansson teraz 206,5 metra. Gorsza forma Johanssona w tym roku, w 2020, on jeszcze nie wskoczył do dziesiątki. Teraz loty, coś co niewątpliwie lubi, coś gdzie się sprawdzał wielokrotnie, ale w tej chwili czwarte miejsce, a skoczków na liście jeszcze kilkunastu. Konstantin Schmid, młody, zdolny, piąty w Predazzo, piąty w Titize, ale 21 w Willingen. Dobry lot, długi lot Niemca. Jego rekord życiowy z Planicy z ubiegłego sezonu 234 metry, a teraz 212,5 metra. Czwarta odległość dnia. Bardzo dobry skok młodego Niemca. On w poprzednich sezonach dopiero... Tu widzimy, Karl Geiger chwali ten skok. On w poprzednich sezonach nieśmiało zaglądał do Pucharu Świata. W tym jest pełnoprawnym uczestnikiem. Skacze od początku. No i teraz drugie miejsce, 212,5 metra. 11,5 punktu dodane za wiatr i przegrywa jedynie z Timim Zajcem. Przegrywał 9,3 punktu, co przekłada się na odległość 7,8 metra. Daniel Huber, no jego brat Stefan oddał lot krótki. Daniel Huber... Dwa lata temu 231 metrów w Planicy, teraz potrzebuje 219, aby objąć prowadzenie. Ale ląduje bliżej. Na tyle jednak jest to długi lot, że zobaczymy go prawdopodobnie po raz drugi w finałowej serii, że będzie w 30. Teraz zawodnikiem ostatnim z kwalifikacją jest Eisenbichler, który jest 15. Huber skoczył 195,5 metra. Dodanych 13,4, zatem ciągle dość mocny, prawie 0,8 metra na sekundę wiatr w plecy. To na pewno dzisiaj mocno utrudnia życie skoczkom. Zawody dość płynnie przebiegają, natomiast no, wiatr tu swoje 3 grosze na pewno dorzuca. My już czekamy na Piotrka Żyłę, który z numerem 40 będzie niedługo ruszał w dół rozbiegu. 12 miejsce Hubera, jest kwalifikacja, a Piotrek, pamiętajmy to, w ubiegłym sezonie numer 3 w lotach w Pucharze Świata. Wygrał Ryoyu Kobayashi, drugi był Eisenbichler, a trzeci Piotr Żyła. Rekord życiowy 248 metrów. Piękny lot Piotra. Gdzieś ta zielona linia, którą komputer usunął na 230 metrze. Prawie ją osiągnął, troszkę zabrakło, ale i tak 225,5 metra. Najdłuższy lot, który dotąd oglądaliśmy. Oczywiście będą punkty za wiatr. Zwracam uwagę na bardzo wysokie noty dla Piotra Żyły. 19, są też dwie oceny 19,5. Bo to był naprawdę bardzo ładny skok. No możemy się trochę martwić o Piotra Żyły. Tak było po Willingen, ale gdy przychodzą loty, to on się budzi. I mamy naprawdę, naprawdę bardzo dobry skok Polaka.
jest liderem, 205 punktów wyprzedził zatem Kimiego Zajca. Brawo Piotrze, 4,8 punktu przewagi Piotra Żyły nad Timim Zajcem, przekłada się to na odległość 4 metrów, a po Piotrze Żyle Andrzej Laniszek. Jak na Słoweńca, nie jest wielkim specjalistą odlotów, ale może jest w dobrej formie. Dziś w treningu niezbyt dobrze, ale teraz wygląda to całkiem nieźle i odległość też wyraźnie za 200 metr. Dla Andrzeja Laniszka to też jest najlepszy sezon w karierze. W Pucharze Świata, zwłaszcza jego początek, drugie miejsce w Wiśle, trzecie miejsce w Rudze. Teraz 207 metrów, no ale jeżeli zestawimy 225,5 Piotra i 207 Andrzeja Laniszka, to różnica jest potężna. Różnica jest potężna i cieszy nas, że to akurat Wiślanin tak znakomicie dzisiaj skoczył w pierwszej serii. 225,5 metra Żyły, bardzo obiecujące, a 207 metrów Laniszka daje mu drugą serię. Choć Słoweniec niezadowolony, bo on już wie, że walka o miejsce w czwórce na Mistrzostwa Świata w lotach będzie bardzo zacięta. Filip Aschenwald, Austriacy dziewięciokrotnie wygrywali tu zawody Pucharu Świata na Kulm. Dla Aschenwalda też najlepszy sezon w karierze. Drugi w Rudze, trzeci w Niżnym Tagile, ostatnio 20 w Willingen. Musiałby pofrunąć 230 metrów, nawet więcej, aby wyprzedzić Piotra Żyłę. Tyle nie pofrunął, wylądował bliżej. Przed rokiem nieźle pokazał się na lotach w Oberstdorfie. Tam zajął 7 miejsce w jednym z konkursów. Dzisiaj na rodzimej skoczni 208,5 metra. Szału nie było w tej próbie. Piotr Żyła, 225,5. Timi Zajc, Konstantin Schmidt, to jest pierwsza trójka. Aschenwald, 11. Ale pamiętajmy, 7 Jakub Wolny. I wśród zawodników, którzy zakwalifikowali się do finałowej serii, Aleksander Zniszczoł, obecnie 17. A my patrzymy na Johanna Andre Forfanga, 4. w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich tu na Kulm w 2016 roku. 6 razy stawał na podium właśnie w lotach narciarskich w Pucharze Świata. A do tego ma 2 złote medale w drużynie na Mistrzostwach Świata w lotach. No, statystyka, historia przemawiała za Forfim, a tymczasem wylądował no, trochę dalej niż wynosi punkt K, czyli troszkę ponad 200 metrów, 206, ale czujemy się nieco rozczarowani, bo Forfanga stać na fenomenalne loty, jak w 2017 roku, kiedy pofrunął 245,5 metra w Vikersund. W sumie 123 razy w karierze skoczył 200 metrów i dalej, a teraz 206 i 8 pozycja za Jakubem Wolnym. Ale uwaga, bo to zwycięzca dzisiejszego treningu, Yukiya Sato. Skoczek trochę nieobliczalny, ale dziś pokazał, że może tu zaskoczyć. No w tym sezonie już przecież wygrał w Sapporo, w Niżnym Tagile. Jest najniższy z wszystkich. Kiedyś się mówiło, że niscy nie mają szans. Kraft nie jest wysoki, a kapitalnie fruwa w powietrzu. Yukiya Sato. Niezły lot, chociaż oczywiście nie tak odległy, aby tu namieszał w czołówce, aby miał zagrozić Piotrowi Żyle, Timiemu Zajcowi. 205 metrów Yukiya Sato, też na pewno najlepszy sezon w jego karierze. Jest w tej chwili 10 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 10 tuż za mistrzem świata w lotach, bo już powoli zapowiadamy występ Daniela Andre Tande. Forfang troszkę nas rozczarował. Może Tande zaspokoi nasze oczekiwania, ale i tak z największą radością przypominamy, że Piotr Żyła 225,5 i prowadzenie w konkursie do końca tej pierwszej serii. Jeszcze 9 skoczków. 7 jest w tej chwili Yukiya Sato. 8 jest Jakub Wolny. Daniel Andre Tande, mistrz świata w lotach, wtedy były tylko 3 kolejki. Gdyby była 4, może by go Kamil Stok wtedy dogonił. No ale warunki nie pozwoliły. Tande! No, tak jak Forfang mniej więcej. Dość wysoko leciał nad zeskokiem. Bardzo obiecująco się zapowiadała ta próba, ale na dole czegoś zabrakło. Albo wynikało to z błędu Norwega, albo po prostu zabrakło noszenia w tej części zeskoku. 207 metrów.
Wiatr tylko 2,8 punktu będzie miał dodane, zatem niedużo. Co sprawia, że ten skok należy ocenić przeciętnie. Jeszcze zachwianie po lądowaniu. Nie, tego się spodziewa. Jest dopiero 15. On, który tutaj przecież 2 lata temu zajmował 2. miejsce. I za chwilę Peter Preb, pierwszy, który pofrunął 250 metrów. To było 14 lutego 2015 roku. Vikersund. Na drugi dzień ten rekord został poprawiony, ale jemu przypada ten zaszczytny tytuł. No i mistrz świata w lotach, tu, w 2016 roku przecież. A teraz gdzieś tam w okolicach punktu K, nawet nie wiem, czy do punktu K doleciał Peter Preb. Coś może z warunkami się stało, bo tak patrzę, że i Tande, i Forfang, a to tylko 195,5 metra. Można by długo wymieniać osiągnięcia Petera Prewca w lotach narciarskich, ale ten skok to brutalna weryfikacja. 150 razy skakał w swojej karierze 200 metrów. Pod tym względem jest numerem 4, bo tam prowadzi na tej liście Robert Kraniec, już przecież nie skacze w Pucharze Świata. Simon Amans tu obecnych ma najwięcej, 189 skoków, bardzo dobrze, wysoko na tej liście. Kamil Stoch, który już niebawem Kamil Stoch, a tymczasem 26. pozycja Petera Prewca. To oznacza, że go na razie nie ma w finale i prawdopodobnie nie będzie w tej chwili. Pierwszym oczekującym jest Simon Amann, rusza Stefan Laje. Wielka forma, zwycięstwo w Willingen. Jak poradzi sobie teraz? No, niby formy nie zgubił, bo to był przyzwoity lot, ponad 200-metrowy. Ale to nie jest na tyle daleko, aby zagrozić przede wszystkim Piotrowi Żyle, który wciąż prowadzi, Timiemu Zajcowi. Oni mają noty powyżej 200 punktów. Oni skoczyli ponad 220. Piotr Żyła 225,5, Timi Zajc 222,5, a Stefan Laje 208. On przed przyjazdem do Tauplitz mówił, marzy mi się skok 230, może 240 metrów, bo jego życiówka 224, to jeśli chodzi o czołowych skoczków, jedna z najniższych. Słabszą ma jedynie Mariusz Lindwik, a teraz 208 metrów, 13 miejsce. No, i dzisiaj Laje raczej kluczowej roli to tutaj nie odegra, bo tylko jakiś wielki atak w drugiej serii mógłby mu pomóc. Kamil Stoch. Na rozbiegu Kamil rusza, wicemistrz świata w lotach, który tutaj stawał też na podium w Pucharze Świata. Kamilu. No i to był dobry lot, dłuższy od tego, który przed chwilą zaprezentował Stefan Laje, jak się wydaje. Ile dokładnie? 217,5. Dobrze, dobrze. To jest trzecia odległość. Piotrek Żyła 220,5. Timi Zajc 222,5. I Kamil Stoch 217,5. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę warunki. W jego przypadku wiatr niemal ucichł, więc będzie miał bardzo niewiele tam punktów dodanych. Noty 18,5 punktu. Kamil Stoch 167 razy w karierze ponad 200 metrów. Już nie 167, już 168. Jest szósty. Szóste miejsce dla Kamila, mimo trzeciej odległości, jaka strata do Piotrka Żyły? 19,2 punktu. Niemała. Mariusz Lindwik. Drugi w Willingen. W lotach narciarskich jeszcze niczego wielkiego nie osiągnął. Bliżej od Kamila. 222 to jego rekord z planicy z 2018. To, że jest w formie, potwierdził tydzień temu. 209 metrów. On nawet przeskoczył przecież Kamila Stocha klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. On jest teraz piąty, Kamil szósty. Tutaj Kamila Stocha nie wyprzedzi. Kamil na razie szósty i szósty pozostanie po tym skoku Lindwika 209-metrowym. Jest dziewiąty. A więc tuż przed Jakubem Wolnym, który w tej chwili spada na 10. pozycję. Piotr Żyła na czele, na rozbiegu Ryoyu Kobayashi. Tak, i to może być groźny konkurent dla Piotra Żyły, bo Kobayashi potrafi latać. Dzisiaj bardzo dobry skok na treningu, 227 metrów, ale zobaczymy, jak sobie poradzi z wiatrem w plecy.
daleki lot, ale chyba nie dość daleki, aby wyprzedzić Piotra Żyłę. Zdobywca małej kryształowej kuli w lotach narciarskich w ubiegłym roku. 224 metry, o 1,5 metra bliżej od Piotra Żyły. Noty wysokie, 19. Druga odległość, którą dzisiaj oglądaliśmy, dalej od Timiego Zajca. Warunki, będzie miał dodanych 5,2 punktu za wiatr z tyłu. No będzie to miejsce w czołówce, w czołowej trójce. To możemy już na pewno zakładać. Trzecia pozycja, 199,9 punktu przegrywa z Timim Zajcem, a Piotr Żyła wciąż prowadzi. Czyli Piotr Żyła, Timi Zajc, Ryoyu Kobayashi i Dawid Kubacki. Czy jest wybitnym lotnikiem? Dwa razy stawał na podium w zawodach Pucharu Świata w lotach w ubiegłym sezonie. Teraz potrzebuje 230 metrów Dawid Kubacki. Pięknie położył się między nartami, wyciągnął z tego skoku ile tylko mógł. Pięknie, Dawidzie. Czy będzie dwóch Polaków na dwóch czołowych miejscach po tym skoku? Oto jest pytanie. 226 metrów, najdłuższy lot, który dziś oglądaliśmy, o 0,5 metra dalej od Piotra Żyły. 3 punkty dodane za warunki wieczne, nieco niższe noty za styl od tych, które otrzymał Piotr. Piotr tam miał 19, 19,5, on ma też 19, ale zdarzyła się 1,18, ona odpadnie, 1,18,5, ona zostanie. Akurat Michał Doleżal uradowany, Dawid Kubacki uradowany, my się cieszymy, Dawid spokojny, ale gdzieś tam wewnątrz na pewno go to podbudowało. 205 to jest nota Piotra Żyły, on ma 4. wynik. 5,4 punktu. Ale to jest blisko, to jest 0,6 straty jedynie do Timiego Zajca. Bardzo dobry skok Dawida, bo przecież mogliśmy się obawiać po Willingen. A teraz Karl Geiger, kolejny skoczek, który za lotnika raczej nie uchodzi. Ale proszę bardzo, doskonała prędkość najazdowa, 103,1, i Geiger zaprzecza temu, że do tej pory w lotach radził sobie kiepsko. Najwyżej 7 do tej pory, a teraz taki skok, 230 metrów. Najdłuższy lot, można się było tego spodziewać, wiesz dlaczego? Laje miał lot nienadzwyczajny, kiedy Laje oddaje krótsze skoki, Geiger od razu rośnie. Jakaś huśtawka między nimi, niepojęta. Karl Geiger, wicelider Pucharu Świata, ląduje na 230 metrze. No i wygląda na to, że oglądamy lidera. Proszę Państwa, Państwo się może dziwią, że Dawid Kubacki 4., a nie 2. Tam różnica między drugim Timim Zajcem a Dawidem Kubackim wynosi 0,6 punktu. 0,6 punktu na takiej skoczni wielkiej mieszczą się Zajc, Kobayashi i Kubacki. A Geiger, czy wyprzedzi Piotra? To jest nota Piotra Żyły. Tak. Wyprzedził, 209,3, 4,3 punktu, co przekłada się na odległość 3,6 metra. Geiger nowym liderem, Piotr Żyła na drugim miejscu, został tylko rekordzista długości lotu. Stefan Kraft nigdy nie wygrał u siebie zawodów Pucharu Świata, a jesteśmy w Austrii, w Styrii, na Kul. Bardzo ładny lot, piękny lot, stylowo nienaganny. Co do długości, nie najdłuższy, bo chyba nie tak długi. Tak, 224,5, a więc bliżej od Piotra Żyły o metr. Bliżej zdecydowanie od lidera, od Karla Geigera. Które to da miejsce? Sporo punktów doliczonych za warunki wieczne, aż 9. Noty 19,5, najwyższe. Wyższe nawet od tych, które osiągnął Piotr Żyła. Piotr dostał 57,5. Karl Geiger 58,5 od sędziów i wygląda na to, że też 58,5 dostanie Stefan Kraft. Prawdopodobnie trzeci będzie po tym skoku Stefan Kraft. Będzie miał dobrą pozycję do ataku. Popatrzmy, wysokie noty, o których wspominaliśmy. Drugi, a jednak 0,9 punktu przed Piotrem Żyłą. A zatem Karl Geiger, wicelider Pucharu Świata, na pierwszym miejscu po tej pierwszej kolejce pierwszego konkursu w lotach narciarskich w tym sezonie. Drugi lider Pucharu Świata, Stefan Kraft. Piotr Żyła na trzeciej pozycji, Dawid Kubacki jest 6. Kamil Stoch na 10. miejscu, Jakub Wolny 14. Jeszcze Aleksander Zniszczoł 27. Będziemy mieli 5 Polaków w 30. Ciekawa sytuacja.
Pierwszy raz w tym roku 5 Polaków w drugiej serii. To na pewno dobra wiadomość. Ale Piotr Żyła 3, Dawid Kubacki 6. Wydaje się, że ta czołowa 6 będzie się liczyła w drugiej serii, że to będzie bardzo zacięta rywalizacja. Geiger, Kraft, Żyła, Zajc, Kobayashi, Kubacki. Minimalne różnice między 4. a 6. miejscem między Zajcem a Kubackim. Piotr Żyła już ma przewagę. Piotr 4,3, 3,5 metra. No, w lotach narciarskich to jest nic. Bez Petera Preuca, mistrza świata z tej właśnie skoczni z 2016 roku w drugiej serii, w której wystąpi 30 skoczków. Tak to wygląda na ten moment. Warunki dobre. My na razie Państwu dziękujemy w naszym studiu w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Marcin Rams i jego goście, a my zapraszamy z wielką nadzieją na dobrą drugą serię. Jest dobrze, jest obiecująco. Pierwsze w tym sezonie loty w Tauplitz Bad Mitterndorf na skoczni Kulm i 5 Polaków z awansem do drugiej serii. Prowadzi Niemiec Karl Geiger, za nim Austriak, lider Pucharu Świata Stefan Kraft. No i nasz Piotr Żyła, który jest 3. Skok na odległość 225,5 metra. To była próba bardzo udana. Jest coś takiego w Piotrze Żyle, że kiedy przychodzi czas lotów, no to on się budzi. Tak, Piotrek jest już w swoim świecie. Widać to, po nim jest bardzo zadowolony. No i ten skok 225 metrów, trzecia pozycja po pierwszej serii, jak najbardziej daje przesłanki do tego, że w drugiej serii może być jeszcze lepiej. Też trzeba powiedzieć, że dobry skok Dawida Kubackiego, tak samo 6 miejsce po pierwszej serii, Kamil Stok też nieźle, też w pierwszej dziesiątce, także jeżeli chodzi o Polaków, to bardzo fajnie to wygląda po pierwszej serii. Jeszcze trzeba dodać, że punkty w końcu zdobędzie Aleksander Zniszczow, tak, z kadry B. I myślę, że też mu to pomoże psychicznie nawet się odblokować, żeby już w tym Pucharze Świata skakać na najwyższym jakimś poziomie. Gdyby to była rywalizacja drużynowa, no to bylibyśmy jeszcze lepszej myśli. Co do próby Piotra Żyły, no to naturalnie liczymy na więcej. Warunki są dobre, można tutaj latać daleko. Tak, Piotr Żyła jest nieprzewidywalny i po słabym weekendzie jak Willingen może mieć fantastyczny weekend i nawet wygrać dzisiejsze zawody. Może też przyjść kolejny słabszy weekend. Ciężko u Piotra, żeby coś przewidzieć. Natomiast kiedy już zaczyna skakać dobrze, to jest w stanie spokojnie powtórzyć ten skok finałowej serii. 2 skoki dobre już za sobą ma, no bo na treningu i w serii pierwszej czas to potwierdzić w serii finałowej. 3 dobre skoki Piotra Żyły podczas jednego dnia, no to by było coś dla niego także ważnego, istotnego. No oczywiście, ale tutaj jest ta specyfika skoczni do lotów narciarskich. Piotrek uwielbia latać. On jakby miał powiedzieć, kto jest z naszej kadry takim typowym lotnikiem, to na pewno Piotrek. On nawet właśnie przy słabszej dyspozycji, a taka też mu się przytrafiła w zeszłym tygodniu, tu się zupełnie odbudował bardzo dobrze i myślę, że drugi skok też powinien powalczyć, żeby tylko nie przesadził, bo jak to Adam Małysz powiedział, z nim nigdy nic nie wiadomo. Oby te wszystkie parametry były idealnie ustawione w przypadku Piotra Żyły. Piotra Żyły, który do drugiego Stefana Krafta traci tylko 0,9 punktu. Stefan Kraft głodny pierwszego w karierze zwycięstwa na austriackiej ziemi. No to jest lider Pucharu Świata i to dla niego także ważna rozgrywka w kontekście kryształowej kuli Pucharu Świata. No tak, na pewno Stefan będzie się chciał pokazać dzisiaj z jak najlepszej strony. No ten pierwszy skok widać, że bardzo dobry, drugie miejsce po pierwszej serii. Na pewno będzie walczył. Nie odda tutaj na pewno, że tak powiem, miejsca komuś innemu. No i trzeba liczyć na to, że Piotrek i Dawid jeszcze wliczą się tam do walki o te najwyższe miejsca. No właśnie, tym bardziej, że te różnice, o czym wspomniałem, nie są duże. Prowadzi Karl Geiger, którego we wstępnym omówieniu nieco pominęliśmy, ale chyba jest coś w tych połączeniach, o których wspominał Przemysław Bawiarz. To znaczy, jak Laje skacze trochę gorzej, no to Geiger lepiej. W przypadku Geigera jest pewna prawidłowość, że on potrafi się dostosować do skoczni. To jest dziwne, że on trzymał ten strasznie wysoki tor lotu, ale zdarzyła mu się taka drużynówka w 2017 roku, kiedy skakał po 130 metrów i totalnie zawalił Niemcom drużynówkę w Vikersund, a następnego dnia widocznie przeanalizował swoje próby i zajął 11 miejsce, skacząc po 240 metrów, także on jest w stanie dostosować się do mamuta i zazwyczaj wytrzymuje presję, więc nie jest powiedziane, że w drugim skoku zepnie się i skoczy dużo gorzej.
mamy tutaj zmagania przynajmniej na kilku torach się odbywające, no bo po pierwsze Mistrzostwa Świata w Lotach, które w Planicy, to jest taka próba generalna. Poza tym już nam pojawi się nowa klasyfikacja w tym sezonie, klasyfikacja najlepszych lotników. Tutaj jest o co walczyć, bardzo. Oczywiście, o tą małą kryształową kulę, aczkolwiek ona jest bardzo prestiżowa wśród samych zawodników. Wiadomo, w lotach to już coś więcej dla nich znaczy. Ta przyjemność, to ryzyko, ta adrenalina. No i tutaj będzie bardzo ciekawa ta rozgrywka. Natomiast ja jeszcze, nawiązując do pierwszej serii, rozczarowali Norwegowie. A no właśnie, tak, o tym na pewno rozczarowali Norwegowie. Tutaj wszyscy mówimy zgodnie, że to są naprawdę do lotów typowi lotnicy. A nie ma wiatru pod narty. Natomiast nie ma wiatru coś się pod narty, sypie w całej norweskiej konstrukcji. I w norweskiej konstrukcji. Nie jest to nasze zmartwienie w każdym razie. Tak. Druga seria przed nami. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Komentują Przemysław Babiarz i Mateusz Leleń. Zapraszamy. Witamy i zapraszamy na drugą finałową kolejkę lotów narciarskich w Kulm. Premierowe loty w sezonie. Polacy aż pięciu w tym finale, w tej 33. Piotr Żyła, 6. Dawid Kubacki, 10. Kamil Stoch, 14. Jakub Wolny i Aleks Niszczoł, który po raz pierwszy będzie punktował w tym sezonie. Po raz pierwszy od 2016 roku. No na pewno bardzo dobrze zapamięta ten dzień, a Kulm to też dla niego miejsce szczęśliwe, bo tutaj ustanowił rekord życiowy. No ale przede wszystkim Kubacki, Żyła w czołówce. Oni będą się tutaj liczyli w walce o podium. Czołowa szóstka, 10 punktów dzieli 6. Kubackiego od 1. Karla Geigera, a na mamucie to wcale nie tak dużo. Najdłuższy skok oddał Karl Geiger, 230 metrów. Ale przypomnijmy, te loty 220,5 Piotra, Dawida 226, to są też świetne rezultaty. Czy pozwoli jury na jeszcze dłuższe loty tutaj na Kulm? Rekord tego obiektu od 2016 roku należy do Petera Prewca. O paradoksie, rekordzisty nie mamy finałowej serii. Odpadł, zajął chyba 33 miejsce, a ten rekord wynosi 244 metry. Którą mamy belkę startową? 23. A zatem jedno oczko w górę. I to chyba taka odpowiedź na to, czy zobaczymy dłuższe loty. No jest na to szansa, jeżeli najazd będzie dłuższy. Za chwilę Žiga Jelato rozpocznie. Pięciu Słoweńców w drugiej serii. Najlepszy z nich Timi Zajc na 4. miejscu. O Jelarze mówiliśmy, że talent, że nieźle w Willingen ostatnio. 30 po pierwszej. No i od razu ponad 200 metrów. W pierwszym locie tej drugiej finałowej kolejki. No, jeśli seria zaczyna się od lotu za punkt K, za 200 metrów, no to zwiastuje to dość odległe loty. 205,5 metra Jelara, skoczka, który na początku sezonu zmagał się z problemami zdrowotnymi, bolało go kolano, ale teraz wszystko wygląda już u niego lepiej. Duża bonifikata za ten skok na 205,5 metra, 13,9 punktu. W przypadku Słoweńca. Czyli jest wiatr z tyłu utrudniający na pewno. Proszę zobaczyć, on skoczył o ponad 20 metrów dalej niż w pierwszej kolejce. Przyzwyczailiśmy się do tego, że rekordy są na Planicy i Vikersund. Ostatnich 6 rekordów świata właśnie w Vikersund. Markus Eisenbichler, mistrz świata na skoczni dużej, 29 po pierwszej kolejce. Troszkę nim tam poobracało, skorygował, wylądował za punktem K Markus Eisenbichler. No on teraz nie jest liderem niemieckiej kadry, liderem jest Geiger. Świetnie skacze Laie, świetnie skakał Laie, bo przecież do poprzedniego weekendu, do Willingen, bo dzisiaj Laie zaledwie 19 ex aequo z Aschenwaldem z Austrii. O, widzą Państwo, coś się tam działo w powietrzu z Eisenbichlerem. Drugi skok Eisenbichlera i znów problemy w locie. To klepnięcie na dwie narty bez telemarku wyraża niezadowolenie Niemca. Bardzo ekspresyjny zawodnik. 200 metrów, no i pełen złości. Choć odległość nie taka zła. Anders Hare, 193 metry, młodego Norwega w pierwszej kolejce. Norwegowie bez zawodnika w pierwszej dziesiątce po pierwszej kolejce. Najlepszy z nich Robert Johansson, rekordzista Norwegii na 11 pozycji. To oczywiście wszystko może się pozmieniać. Teraz 208,5 niezbędne, aby objąć prowadzenie.
ale Hare ląduje jako pierwszy w tej drugiej finałowej kolejce przed punktem K na tej skoczni. Mówiłem, że rekordy w ostatnich czasach tylko Wikersunda, wcześniej w Planicy, ale ostatnim rekordzistą akurat na tej skoczni w Tauplitz jest Andreas Fellner. W 1986 roku skoczył tu 191 metrów, niedługo później przecież Piotr Fias w 1987 roku, 15 marca 194, długo trwał rekord Piotra Fiasa. Trzecie miejsce Andersa Hare po tym 191-metrowym skoku. A już za moment pierwszy z Polaków, Aleksander Zniszczył. On już dzisiaj jest w pewnym sensie wygranym, no bo wreszcie zdobył punkty Pucharu Świata. Piąty weekend w Pucharze Świata z rzędu, wreszcie udało się zapunktować i trzymamy kciuki za kolejny dobry skok. W pierwszej kolejce to było 197, miał jedynkę na plastronie, rozpoczynał. Teraz troszkę bliżej. Patrzę, w jakich warunkach skakał Hare. Miał pół metra z tyłu, a w jakich warunkach skacze Alek Zniszczoł? Prawie 0,4 metra na sekundę, zatem warunki nieco korzystniejsze. Odległość 188 metrów, 3 metry bliżej od Norwega. A po pierwszej serii przewaga to było jedynie 0,2 punktu. Aleksander Zniszczoł, 5 Polaków, 5 Norwegów, 5 Niemców, 5 Słoweńców w tej drugiej serii. 4 miejsce Aleksandra Zniszczoła, a więc na razie ostatnie. Za chwilę Domen Preutz. Domen Preutz, Słoweniec, po którym dużo się spodziewaliśmy i trochę nas rozczarował. 198,5 w tej pierwszej serii. Skoczka, który przecież w swojej karierze latał bardzo daleko. Jego brat mistrzem świata w lotach, ale Domen wciąż takie nadzieje ma. Ponad 200 metrów, troszkę jest zrezygnowany. On miał tu inne plany, inne nadzieje, inne ambicje. Na pewno inne plany. Tu gdzieś myślę, że czołowa dziesiątka to był dla niego taki plan minimum, bo on przecież potrafi doskonale latać. A tutaj mocny wiatr w plecy. Pierwszy skok, podobnie w drugiej próbie i w tych warunkach Domen radzi sobie kiepsko. 205 metrów, no on miał ochotę na więcej. Przypominamy, że on przecież w końcówce poprzedniego sezonu tak wygrał Wikersund, był drugi w Planicy. Był czwartym zawodnikiem tej klasyfikacji lotów narciarskich w poprzednim sezonie tuż za Piotrem Żyłą. No a po Domenie pora na Daniela Hubera. Jego brat Stefan nie zakwalifikował się do finału. Daniel 195,5 i 25 lokata po pierwszej kolejce. Ponad 200. Ta zielona linia przy 202, 203 metrze. Wygląda na to, że Daniel Huber obejmie prowadzenie. Austriacy w tej pierwszej kolejce nie nadzwyczajnie się spisali. Oczywiście poza Stefanem Kraftem, który jest drugi. W dziesiątce mają jeszcze Heibecka, ale tylko 4. No, skaczą u siebie. Znamy to fatum, które ciąży niejako nad Stefanem Kraftem, że on ma tyle zwycięstw w Pucharze Świata, a nigdy nie wygrał u siebie w Austrii. 18 razy przecież zwyciężał w konkursach Pucharu Świata. A teraz Daniel Huber 205 metrów i prowadzenie w konkursie. Żiga Jelar drugi, Domen Preutz, Alek Zniszczoł 6. A za chwilę człowiek, który jest już dzisiaj jednym z najszczęśliwszych. Arti Aigro, Estończyk, rekordzista swojego kraju. Druga seria, punkty Pucharu Świata, no to jest w jego biografii ważny dzień. Na pewno ważny dzień, bo zdobył punkty w Sapporo. Teraz uda mu się to na Mamucie w Kulm. Ponad 200 metrów. Na pewno przyzwoity skok młodego Estończyka. Mówiliśmy o tej ciekawostce, że on oficjalnie podawany rekord długości skoku miał 205, teraz 204, niedużo zabrakło do tego rekordu, ale gdzieś tam w seriach zawodników, przedskoczków tak zwanych, frunął zdecydowanie dalej, ponad 220 metrów, oczywiście tam rozbieg jest zupełnie inaczej ustawiany. Czwarte miejsce Artiego Aigro w tej chwili, Daniel Huber, Żiga Jelar, Domen Preutz, 7 Aleksander Zniszczoł, no i za chwilę Jurij Tepesz, trzeci już ze Słoweńców. Jurij Tepesz, o którym mówiliśmy, że to wybitny specjalista
właśnie od lotów narciarskich. 7 razy w karierze na podium Pucharu Świata. 2 zwycięstwa właśnie w lotach, w Planicy. No i proszę. To powinno być prowadzenie. 6,6 punktu na ten moment. Taka bonifikata. 211,5 metra. Tepesz zna doskonale loty. Wygrywał dwukrotnie zawody Pucharu Świata w Planicy. Szczególnie istotna była ta wygrana w 2015 roku, bo on wówczas de facto pozbawił Petera Prewca kryształowej kuli. Pamiętamy, wówczas Prewc i Froń skończyli z tą samą liczbą punktów. No, nie przepuścił wówczas Tepesz Petera Prewca w klasyfikacji zawodów. Teraz obejmuje prowadzenie 211,5 metra. A za chwilę mistrz świata w lotach narciarskich, Daniel André Tande, zwycięzca 2 pierwszych konkursów w tym sezonie, w Wiśle i w Rudze. Potem jeszcze podium w Innsbrucku, ale generalnie forma obrońcy tytułu nie najwyższa. Teraz powinien polecieć gdzieś w okolicy 209 metrów, aby objąć prowadzenie, i on, o, piękny lot, jakby chciał przypomnieć, że to on jest królem lotów, przynajmniej w poprzednim sezonie. Pamiętamy 3 z 4 kolejek, tylko udało się wtedy w Oberstdorfie rozegrać, a teraz 227,5 metra i to jest druga odległość dnia, bo poza Karlem Geigerem 230 metrów nikt nie pofrunął dzisiaj tak daleko. No i zaryzykuję stwierdzenie, że to jest pierwszy naprawdę udany skok Norwega dopiero w tym konkursie, no bo nie ma żadnego zawodnika Aleksandra Sztekla w czołowej dziesiątce po pierwszej serii. Tande musiał atakować i swoje zadanie wypełnił bardzo dobrze. Skok naprawdę efektowny. Wprawdzie każdy metr na tej skoczni do lotów to tylko 1,2 punktu, ale za to różnice w metrach są potężne. 227,5 w drugiej, prowadzenie z przewagą ponad 20 punktów nad Jurijem Tepeszem. Junshiro Kobayashi, 19 po pierwszej kolejce, bo tam jest 3 zawodników ex aequo. I Junshiro leci ponad 200 metrów. Junshiro jawi się jako taki zawodnik szalenie solidny, niezbędny do konkursu drużynowego Japończykom. 209 metrów Junshiro Kobayashiego. W tej drugiej kolejce, tak, rzeczywiście, popatrz, aż 3 zawodników, Junshiro Kobayashi, Filip Aschenwald i Stefan Laje, mieli dokładnie tę samą notę, 175 punktów i 20 w pierwszej kolejce, stąd miejsce 19, a teraz po tym skoku Junshiro na trzeciej pozycji prowadzi Daniel André Tande z olbrzymią przewagą, 20 ponad punktów, nad Jurijem Tepeszem i Junshiro Kobayashim. Alex zniszczył 10 i pewnie zostanie na tym miejscu, więc prognozowana pozycja dla niego to 30. Tak, nie ma dzisiaj na starcie Rosjan, a to dlatego, że w ich kraju odbyły się mistrzostwa. Tam najlepszy okazał się Jewgenij Klimow, zmagania w Niżnym Tagile na skoczni normalnej. Złoto dla Klimowa, srebro dla Korniłowa, a na trzecim miejscu Dmitrij Wasiliew, zatem były kombinator na miejscu pierwszym, a potem dwójka doświadczonych skoczków. Mieliśmy dzisiaj na liście startowej 4 mistrzów świata w lotach narciarskich. Gregora Schirenzauera, Simona Ammana, Petera Prewca i Daniela André Tandego, aktualnego mistrza świata. Oto on na naszych ekranach. 3 odpadło po pierwszej kolejce. I Schirenzauer, i Amman, i Prewc. Został Tande. Tande na pierwszym miejscu. Filip Aschenwald rozpoczyna 2. dziesiątkę listy startowej finałowej kolejki. Przypomnijmy, że on ex aequo na 19 miejscu z Junshiro Kobayashim. 208,5 w pierwszej kolejce młodego Austriaka. Ale teraz musi daleko pofrunąć. No tak, bo przecież tę zieloną linię niejako wytyczył swoim lotem Daniel André Tande. Musiał gdzieś 226-227 osiągnąć Filip Aschenwald. Skoczył 214, zupełnie przyzwoity lot. W pierwszej 208,5. Będzie pewnie wiceliderem. No i oderwie się od Junshiro Kobayashiego, bo mieliśmy przecież 3 zawodników na pozycji 19 po pierwszej serii. To rzadkość, bo przecież punktów do zdobycia w lotach więcej, jeżeli chodzi o te noty konkursowe. Laje, Aschenwald, Kobayashi, ta trójka ex aequo.
No a oni potem startują w drugiej serii według, decydują numery startowe. Kto ma najniższy, jedzie jako pierwszy. Drugi jest Filip Aschenwald. Przed chwilą widzieliśmy Andreasa Feldera. Wspominałem o tym jego rekordzie właśnie na tej skoczni. Oczywiście skoczni, która była wtedy zdecydowanie mniejsza. Stefan Laje, dwóch Niemców z rzędu. Laje, zwycięzca z Willingen. Dzisiaj tylko 19 po pierwszej kolejce. Ale teraz wysoko, wysoko, wysoko i daleko Laje. A więc ta pierwsza kolejka to był jakiś przypadek, wypadek przy pracy, jak to zwykło się mówić. Teraz było daleko, gdzieś tam ponad 225 metrów, 226,5. Nowy rekord życiowy. Mówiliśmy, że on tu przyjeżdżał z rekordem 224 metry, niezbyt imponującym. A teraz 226,5. I pewnie pojawi się uśmiech na twarzy Stefana Laje. No, trzeba mieć chyba na imię Stefan, żeby daleko latać. Stefan Kraft, Stefan Horngacher, Stefan Laje, ale jest drugi. Zabrakło. Te warunki gdzieś tam się na tyle zmieniły dynamicznie, że wciąż mistrz świata Daniel André Tande na czele. Drugi Stefan Laje, a teraz Pius Paszke. Trochę go komplementowaliśmy, że to najlepszy sezon w karierze tego skoczka. Nie młodzika przecież, bo urodzonego w 90 roku, więc 30 na karku. 103 km na godzinę, dobra prędkość na progu. I Pius Paszke ładnie poleciał. Daleko. Potrzebował 228,5 metra w tych warunkach wiecznych, aby objąć prowadzenie, wyprzedzić Daniela André Tandego, ale zostaje na 215,5. To też jest przyzwoity rezultat. No, nawet najlepszy w karierze, jeżeli chodzi o Puchar Świata w lotach i Piusa Paszkę, bo do tej pory to było 26 miejsce w Planicy. Dziś powinien być wyżej, no bo jest na trzecim miejscu, a zawodników jeszcze zostaje nam 17. Czekamy wciąż na kolejnych Polaków, ale przypomnijmy, mamy trzech zawodników w pierwszej dziesiątce, więc musimy być cierpliwi. Najbliższy to Jakub Wolny, ale na razie Robin Pedersen. Wysoki Norweg, który nieźle zaczął sezon, potem miał słabsze momenty. No i teraz wraca chyba w coraz wyższej formie. Willingen 22, punktował też w Sapporo. Zakopanem był na 30 miejscu, a teraz jest w powietrzu. Przepiękny lot, piękny lot. W okolicach 225 metrów wylądował. ...225, a zatem bardzo dobry konkurs w wykonaniu wysokiego Norwega. Jakie noty? 4,19, 1,19,5, ona odpadnie, ale i tak od sędziów 57 punktów, to jest mistrzowska nota. I myślę, że Pedersen może naprawdę wyczekiwać mistrzostw świata w lotach, no bo jeżeli okaże się specjalistą od tego typu zmagań, to jest w stanie powalczyć o miejsce w drużynie norweskiej, tym bardziej, że jak wiemy, dzisiaj pierwsza seria dla Norwegów niezbyt udana. Oczywiście zobaczymy, jak to jeszcze się będzie kształtowało. Ale wygląda na to, że będą teraz dubletem na czele. Robin Pedersen obejmuje prowadzenie. Za nim o 3,9 punktu mistrz świata Daniel André Tande. A w tej chwili Andrze Laniszek. On po pierwszej kolejce na 16 miejscu skoczył 207 metrów. I też dalej niż w swojej pierwszej próbie Laniszek. Pozwoliłem go sobie określić jako jak na Słoweńca niewybitnego lotnika. Dobrego, przyzwoitego, ale niewybitnego. 214 metrów dla Niszek skoczył. To najlepszy sezon w jego karierze. Dwa razy na podium. Wiadomo, on jest właściwie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wysoko. Jeśli chodzi o Słoweńców, wyżej tylko Peter Prewc. Ostatnio o Laniszku sporo mówił Robert Kraniec, obecnie pomagający, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, jeżeli chodzi o kombinezony Słoweńcom. I on powiedział, że to jest dla niego największe zaskoczenie sezonu, że Andrzej Laniszek może tak równo skakać przez no, już długie tygodnie. Na czwartym miejscu, czyli Pedersen, Tande, Laje. Pierwsza trójka, Laniszek czwarty, a my czekamy na Forfanga, który nas troszkę rozczarował tym lotem 206-metrowym, zaledwie jak na niego. To on przecież 6 razy stawał na podium Pucharu Świata właśnie w lotach narciarskich.
Teraz zdecydowanie dłuższy lot niż w pierwszej kolejce. 220 metrów. Czy to się złoży na pierwszą trójkę w tej chwili? Mieliby wtedy Norwegowie całą trójkę na czele klasyfikacji. Oczywiście weźmy pod uwagę, że to jest zawodnik, który zajmował 15 miejsce, więc jeszcze 14. Za chwilę Jakub Wolny, już zaciskamy palce, jednak nie na trzecim, a na czwartym miejscu za Stefanem Laje, czyli Pedersen, Tande, Laje, Laniszek, Laje, przepraszam, i Forfang oczywiście. I Forfang, Laniszek piąty. Czekamy, co zrobi Jakub Wolny w pierwszej kolejce. 211, Piotrek Żyła tak kiwa głową, jakby chciał powiedzieć, jeszcze zobaczycie, jeszcze się nie śpieszcie. Jakub Wolny to jest lotnik zdolny. Jakby przykrył się trochę, wziął te narty na siebie, przez co ten impet nieco zahamował. Tak się przynajmniej wydaje. I Jakub tym razem nie tak daleko jak w pierwszej kolejce. 10 metrów bliżej, 201. Trochę scenariusz jak w Willingen. Bardzo dobry pierwszy skok i nieco słabszy drugi. Choć co ciekawe, w Willingen metry wskazywały właśnie na takie rozstrzygnięcie, a sam Wolny mówił, drugi skok wcale nie czułem, że był gorszy. No, zobaczymy zapewne, co powie dziś. 201 metrów, 12 miejsce. Zatem skończy te zmagania w trzeciej dziesiątce. Jakub Wolny numer 22, a Mariusz Lindwig numer 49, bo to jest piąty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Willingen wyprzedził Kamila Stocha. Może dzisiaj Kamil mu się zrewanżuje, ale najpierw patrzmy, co zrobi ten bardzo zdolny, który jeszcze na tych największych skoczniach wielkich rzeczy nie dokazał, ale teraz leci bardzo daleko, bardzo wysoko w granicach rozmiaru tej skoczni. Ten rozmiar skoczni Kulm w Taupitz, Bad Mitterndorf to 235 metrów, rekord 244, a on 231,5 metra. Rekord życiowy. A więc Lindwig tak tylko przysiadł w tej pierwszej serii. Jak na niego przysiadł, bo przecież zajmował 13 pozycję po pierwszej serii, a teraz tym skokiem, możemy to powiedzieć, z dużym prawdopodobieństwem wdarł się do pierwszej dziesiątki, a może nawet i do górnej połowy tej pierwszej dziesiątki. W norweskim obozie zapanowała radość. Liderem Robin Pedersen był, bo już jest Mariusz Lindwig. No i mają w tej chwili trzech zawodników na czele. Lindwig, Pedersen, Tande, Norwegowie. A będzie chciał tą trójkę na pewno rozbić Yuki Asato i stać go na to. Musiałby pofrunąć ponad 227 metrów niewysoki Japończyk. Jakieś podmuchy, jakieś korekty, to wpłynęło ostatecznie na lot numer 44. Ale tym razem ten numer jakoś nie przyniósł mu szczęścia, o ile w ogóle numery mogą jakieś szczęście przynosić. 197 metrów, dawno już nie widzieliśmy lotu poniżej 200 metrów. I lotu, w którym działo się tak dużo dziwnych rzeczy, bo tutaj widzieliśmy raz narty w prawą stronę, potem w lewą. Duże, duże problemy. Musiało się to przełożyć na odległość 197 metrów i będzie spadek w klasyfikacji. Która to będzie lokata? 16 dla Yuki Sato. Za chwilę ostatni zawodnik tej drugiej dziesiątki listy startowej, a jest nim Robert Johansson. Ostatni z Norwegów. Wierzyć się nie chce, ale to prawda. No ale skoro mają trzech na czele teraz, Robert Johansson, 252 metry, rekordzista Norwegii. Teraz musiałby pofrunąć 224,5, aby było czterech Norwegów na czele. No i on tyle rzeczywiście pofrunął. Jest szansa, że po raz pierwszy w tym roku skończy zawody w czołowej dziesiątce. No tak, w tym sezonie bywał w pierwszej dziesiątce, ale nie w tym roku, bo to wszystko jeszcze w 2019, 226,5. No i proszę Państwa, co tu dużo mówić, no.
Pierwszy będzie Johansson, drugi Lindvik, trzeci Pedersen, czwarty Tande. Taki kwartet Norwegów na czele, ale przypomnijmy, że najlepsza dziesiątka dopiero będzie oddawała swoje skoki loty. A będzie to dziesiątka szalenie interesująca. Trzech Polaków, bo zacznie to wszystko Kamil Stoch, potem Michael Hajbek, który radzi sobie na tym obiekcie bardzo dobrze. Następnie Antti Aalto, czyli duża rewelacja pierwszej serii. Konstantin Schmidt, a tu potwierdzenie, że Johansson obejmuje prowadzenie, a po Schmidzie nastąpi już ta czołowa szóstka, która ma przewagę nad resztą. Kubacki, Kobayashi, Zajd, Żyła, Kraft i Gajk. No i za chwilę klasyfikacja po 20 skoczkach serii finałowej. Jeszcze raz pewnie zobaczymy skok Johanssona. Na razie jeszcze noty nie przekroczyły 400 punktów, ale w tej ostatniej dziesiątce z pewnością kilkakrotnie to 400 punktów zostanie przekroczone. Widzimy Jakub Wolny na pozycji 14, a Oleg zniszczył 20. No, najprawdopodobniej skończy się w jego przypadku na jednym takim symbolicznym punkcie, ale ważnym, bo przecież czekał na niego bardzo długo. Johansson tutaj zmienia Lindvika na pozycji lidera, ale my już czekamy na Kamila Stocha, bo przecież to Kamil rozpocznie tę dziesiątkę, a Piotrek Żyła będzie ostatnim z naszych na liście startowej, bo jest trzeci po pierwszej kolejce ze stratą 4,3 punktu do Karla Geigera, a Stefan Kraft, lider Pucharu Świata, jest na drugim miejscu. Kamilu, Kamilu, życzymy ci tu wszystkiego dobrego, choćby jak w 2012 roku. Ile musi skoczyć? Piat pod narty! No dobrze, daleko fruń. Kamil Stoch w powietrzu. I rzeczywiście pofrunął daleko Kamil. Potrzebował 230 metrów, aby objąć prowadzenie. Czy to jest aż tyle? Czy będziemy mieli lidera po tym skoku? Kamil Stoch 231,5, a więc tyle samo co Lindvik. A więc Kamil Stoch obejmuje prowadzenie. Noty 19 u czterech sędziów, 1,19,5 punktu. Kamil atakuje. Niewątpliwie po tym skoku jest kandydatem do pierwszej piątki. Zobaczymy, co się będzie działo po innych skokach. No bo może teraz jakiś ciąg, chociaż nie, było 0,4 prawie. Nie, 4 pod narty. Było pod narty rzeczywiście odjęte punkty 5,3. Kamil Stoch, to jest ta nota 398 Johanssona. Mamy ponad 400. Tak, 400,9 punktu. Kamil Stoch liderem. Wskakuje na pierwsze miejsce. Odwróciły się warunki, a on to doskonale potrafi wykorzystać. I zrobił to, co do niego należało. Świetny skok. Za chwilę Michael Hajbek, doświadczony kolega Stefana Krafta, dwóch Austriaków w pierwszej dziesiątce. Hajbek 215,5 w pierwszej, ale teraz musiałby skoczyć tyle, ile Kamil, aby objąć prowadzenie. Niezły lot, naprawdę niezły lot Hajbeka, ale chyba nie dość długi, aby zdetronizować Kamila Stocha. 224 metry. Będziemy mieli dzisiaj dalekie loty. Przypomnijmy jeszcze raz rekord tej skoczni Petera Preuca. 244 metry z roku 2016. Kto wie, kto wie. Rozmiar 235. Nie wiem, czy jury pozwoli aż na takie latanie na 244 metr. Też wiatr musiał by się tutaj bardziej uaktywnić, ale myślę, że już 235 metr przy tej belce, przy tych warunkach jak najbardziej do pokonania. No i ciekawe, czy wyprzedzi Norwegów, czy gdzieś rozbije tę grupę norweską? Rozbił ją, jest na czwartym miejscu Hajbek. Nieduże różnice, 0,1 punktu Hajbek za Lindvikiem. Kamil Stoch na czele, drugi Johansson, trzeci Lindvik, czwarty Hajbek, a my już patrzymy na Antiego Aalto. No jego ósma pozycja po pierwszej kolejce to jest dla tego skoczka przełamanie, bo on w tym sezonie tak wysoko nie bywał. No wieje mu w plecy, trudne zadanie przed Finem. Ale proszę bardzo, no on odnajduje w sobie duszę lotnika, po prostu. Antti Aalto zapamięta ten konkurs jako bardzo udany. 225,5 metra, to wprawdzie nie tak daleko jak rekord
długości lotu Finlandii należący do Happonena, o dziwo, Janne Happonena, a nie Ahonena, ale 225,5 metra, w tym pierwszym skoku 214,5. Co mu to da, jeśli chodzi o klasyfikację? Czy to będzie... No, porównujemy oczywiście do Kamila Stocha i proszę Państwa, mamy nowego lidera, 405,1 punkta. Antti Aalto wyprzedza Kamila Stocha, Kamil drugi, Johansson trzeci. Aalto już na pewno w tej pierwszej dziesiątce, no bo zostało tylko 7 zawodników. Konstantin Schmid. Tak, Aalto na pewno najlepszy konkurs w tym sezonie, bo do tej pory 21. To miejsce najlepsze w jego przypadku, a to już Konstantin Schmid. Bieje mu z tyłu. Ale to był ładny lot Schmida. W pierwszej kolejce 212,5. Miał stratę 18 z górą punktów do prowadzącego Geigera. Teraz 211 metrów. Nie zagrozi zatem ani Antiemu Aalto, ani Kamilowi Stochowi. Reprezentant Niemiec. My już się szykujemy mentalnie na Dawida Kubackiego, który za chwilę minimalne różnice między Dawidem Kubackim szóstym, Ryoyu Kobayashim, a Timim Zajcem. Siódme miejsce Konstantina Schmida, wciąż drugi zatem Kamil Stoch, wciąż na czele Antti Aalto, Dawid Kubacki. Dawidzie, pierwsza kolejka, 226 metrów, była wspaniała. Przypomnijmy, Dawid 10 razy z rzędu w tym sezonie stawał na podium. Ostatnio go tam nie było, ale dlaczego nie miałby na nie powrócić? Wiatr z tyłu. Wystarczy 213, 214. Mocno niestety ten wiatr teraz. A Dawid, Dawid jest chyba liderem, chyba tak. Mimo tych niełatwych warunków Dawid Kubacki wylądował za zieloną linią. Ona gdzieś tam na 213 metrze została wyświetlona przez komputer. Skoczył 217, może to nie brzmi tak imponująco jak to 231,5 Kamila Stocha. Ale pamiętajmy, Kamil miał wiatr pod narty, Dawid Kubacki miał wiatr z tyłu. Sędziowie oczywiście zawsze jakoś sugerują się długością lotu. 18, 18,5 punktu. Tutaj troszkę straci na notach Dawid Kubacki, ale będzie liderem. Aż 10,3 punktu dodane. Szkoda tych not trochę, bo rzeczywiście pod tym względem Polak straci. Ale jest pierwszy o 5,3 punktu przed Antti Aalto i czekamy jeszcze 5 zawodników. 5 do końca. Pierwszy z nich Ryoyu Kobayashi, zdobywca małej kryształowej kuli za klasyfikację lotów narciarskich w poprzednim sezonie. 252 to on odebrał rekord planicy przecież Kamilowi Stochowi. Troszkę go tam obróciło, musiał korygować Ryoyu i gdzie wyląduje? Blisko, blisko. A zatem Dawid Kubacki nie straci prowadzenia po tym skoku. Stracił, wydaje się, sporo prędkości Ryoyu Kobayashi na tych problemach gdzieś za bólą. Nie potrafił się do końca dobrze ułożyć. To musiało kosztować ostatecznie kilka, może nawet kilkanaście metrów. I Ryoyu Kobayashi powinien przegrać się z Dawidem Kubackim. 207,5 metra. Nie wiem, czy on wyprzedzi Kamila Stocha. No ale poczekajmy, te wszystkie przeliczniki, noty po 18 punktów. Sędziowie dali za ten skok Japończykowi. Gdybym miał porównać ten skok do skoku Dawida Kubackiego, wydaje się, że Polak jednak znacznie bardziej eleganckim stylu szybował w powietrzu. 207,5, niezależnie od trudności podmuchów wiatru, wszystko to rozumiemy. Jest Kobayashi piąty, czyli Dawid Kubacki pierwszy, drugi Antti Aalto, trzeci Kamil Stoch, czterech do końca, Timi Zajc, wiatr z tyłu. Słoweniec miał minimalną przewagę nad Dawidem Kubackim, tylko 0,6 punktu. Teraz potrzebuje 220 metrów. Jest na pewno zdolny poszybować tak daleko ten super talent słoweńskich skoków i szybuje tak daleko. I chyba oglądamy nowego lidera. Sygnalizował już powrót do wysokiej formy przed tygodniem. 225 metrów. Bardzo daleko. 4,9 punktu bonifikat.
A zatem obejmie prowadzenie Timi Zajc. Dawid Chubacki będzie drugi, czwarty Kamil Stoch, a za chwilę Piotr Żyła, który był trzeci po pierwszej kolejce, a po Piotrze już tylko Kraft i Geiger. Jakbyśmy chcieli, żeby Piotrek wrócił na podium Pucharu Świata. Ostatni raz był na nim w marcu ubiegłego roku w Planicy, kiedy zajmował ostatecznie trzecie miejsce. Liderem Timi Zajc z przewagą 7,8 punktu nad Dawidem Kubackim. I ale została trójka. Pamiętajmy, że Piotr Żyła 4,8 punktu przewagi nad Zajcem. Może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale to już pewna zaliczka. No i teraz? Teraz, Piotrze. Nawiąż do tych swoich najpiękniejszych, najdalszych lotów. I jest dobrze, i jest dobrze. Gdzieś ta zielona linia była narysowana przez komputer w okolicach 220 metra. To mogło być prawie tyle, 219,5. Jak to się ostatecznie skończy? Czy będziemy mieli lidera, czy wicelidera? No, wicelidera już mamy, bo Dawid Kubacki jest na drugim miejscu. Tak czy inaczej, żeby to tylko... No nieważne, dobrze, poczekajmy na wydarzenia, pozwólmy się tej rzeczywistości wydarzyć. Noty bardzo wysokie, 19,5 punktu. 0,7 dodane ze względu na wiatr, zatem więcej niż w przypadku Timiego Zajca. Odległość lepsza o 1,5 metra. To jest lotnik Piotr Żyła, no on potrafi doskonale na mamutach się spisywać i tak będzie też dzisiaj. No patrzmy, 418,2 to jest Zajc, a Piotr Żyła jest! O 0,3 punktu wraca na podium, wrócił na podium jak wtedy w Planicy przed rokiem. Cudownie Piotrze, to się nam udało. Piotr Żyła pierwszy, Dawid Kubacki trzeci. Teraz już musimy patrzeć, co zrobią rywale. Lider Pucharu Świata, rekordzista świata, Stefan Kraft. On jeszcze nigdy nie wygrał w Austrii zawodów Pucharu Świata. 220 metrów tyle potrzebuje, zatem wieje w plecy. I co zrobi Kraft? Wylądował zbyt blisko, zbyt krótki to był lot, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Piotra Żyłę. Chociaż oczywiście poczekajmy, bo to jest dynamiczna sytuacja. Tam się zmieniają warunki. Dziewiętnastki wystrzeliły u wszystkich sędziów. 214,5 metra. Ile będzie miał dodane? 8,7 punktu. Jego przewaga nad Piotkiem Żyłą wynosiła tylko 0,9 punktu. Nie wydaje mi się, aby Stefan Kraft miał wyprzedzić Piotra Żyłę. Wiedzą państwo, co by to oznaczało. 12 Piotrum pod dla Piotra Żyły już jest pewne. Tylko czy trzecie, czy drugie, czy może pierwsze miejsce. Zostanie jeszcze Geiger, ależ te chwile się dłużą teraz. Felder na to patrzy, kręci głową, a Kraft 418,5 to jest nota Piotra Żyły. Tak, Piotrek jest wciąż pierwszy. Kraft znowu nie wygra, jest trzeci. Został już tylko Karl Geiger. Karl Geiger lider. Karl Geiger, który miał przewagę 4,3 punktu. Kapitalnie frunął w tej pierwszej kolejce. 230 metrów. No i zobaczymy. Albo wygrał, albo aż nie chce kończyć. Musi pofrunąć 220,5 Geiger. Jest wysoko nad zeskokiem, ląduje, zbyt blisko, chyba Piotrek wygrał, Boże, ależ to jest chwila, ależ to jest sobota, ależ to jest punkt zwrotny w biografii Piotka. Mimo tych 33 lat można jeszcze robić coś niezwykłego, 213 metrów, a więc Piotr Żyła, możemy to już chyba ogłosić, Mateusz, zwycięzcą tego pierwszego konkursu lotów narciarskich, tu na Kulm, w Bad Mitterndorf, albo w Tauplitz, jak chcą to państwo nazwać, ten walc styryjski, ten walc na 3 pa udał się najlepiej właśnie Piotrkowi Żyle. Patrzymy na Karla Geigera, skoczył 213 metrów, jeszcze nie wiem, które zajmie miejsce, ale wiem, które miejsce zajmie Piotr Żyła. Piotr Żyła zajmie pierwsze miejsce, wygra drugi raz w historii, po raz pierwszy samodzielnie, bo przecież tamto zwycięstwo było ex aequo. A więc Karl Geiger, popatrzmy na to jeszcze przez chwilę. Nota Piotra Żyły, Stefan Laje tam dmucha pod narty, ale brakuje czterech, jest czwarty za podium, a zatem Piotrek Żyła, zwycięzcą tego konkursu. Dawid jest piąty, Kamil jest siódmy. Co za historia, Piotr Żyła.
w wieku ponad 33 lat wygrywa zawody Pucharu Świata w lotach narciarskich. No wiedzieliśmy, że jest doskonałym lotnikiem, ale dzisiaj taki sukces, wspaniałe skoki, wspaniały styl, bo przecież te noty, to się okazało niezwykle istotne w walce z Zajcem. On wygrał o 0,3 punktu, stanie dzisiaj na najwyższym stopniu podium. To jest jego dzień! Piotr Żyła po raz 12 w karierze na podium, po raz drugi na najwyższym jego stopniu. Ależ to jest piękna sprawa. Proszę Państwa, patrzmy na niego, bo on to komentuje najbardziej wyraziście. Tam gdzieś Dachstein w pobliżu, w Styrii, najwyższy szczyt. Piotr Żyła, 0,3 punktu przed Timim Zajcem. Kraw na podium, ale na trzecim jego stopniu. W pierwszej dziesiątce jeszcze Dawid i Kamil. Mamy trzeciego polskiego zwycięzcę w tym sezonie. Żadna nacja nie ma tylu triumfatorów, bo pamiętamy, Kamil Stoch, 2 zwycięstwa, Engelberg, Zakopane, Dawid Kubacki, 2 razy Titize Neustadt i Bischofshofen na koniec turnieju 4 skoczni, a dzisiaj Piotr Żyła. I kto się mógł tego spodziewać? On przecież w Willingen zawiódł, nie wszedł do drugiej serii, ale gdy przyjeżdża Piotr Żyła na skocznię Mamucią, no to tam jest zupełnie nowe rozdanie. On to kocha, on to uwielbia, no i on lata doskonale. Ten szum wiatru, te 7,5 sekundy w powietrzu, to jest chwila, do której chce się wracać. Tak jak wielcy himalaiści czują jakiś magnetyzm wchodzenia na te 8-tysięczniki, tak skoczkowie narciarscy czują jakąś potrzebę przebywania w powietrzu, fruwania na tych największych obiektach. A przecież 200 metrów przekroczono dopiero w latach 90., kiedy poprawiano rekordy wcześniej przecież ustanawiane przez Piotra Fiasa. 200 metrów, 203 metry skoczył Nieminen jako pierwszy, a potem to 250, żeby już tak szybko tę historię przebiec, Petera Prewca 5 lat temu. Timi Zajc dzisiaj nawiązujący do sukcesów Petera Prewca, który dziś nie zmieścił się w 30. Timi Zajc dzisiaj drugi, 0,3 punktu. Ktoś powie, bardzo niewiele, ale z drugiej strony bardzo wiele. Piotr Żyła po raz pierwszy w karierze samodzielnie wygrywa konkurs skoków. Wtedy ze Schlierenzauerem egzekwowo. Tak, Schlierenzauer, pamiętamy, to było Oslo 2013. Wówczas bardziej liczyliśmy na Kamila Stocha, mistrza świata. Zdobył ten tytuł niedługo wcześniej, a tam Żyła, doskonały konkurs na Holmenkollen. Wygrał tam jako drugi Polak po Adamie Małyszu. No i na Kulm też wygrywa jako drugi Polak po Adamie Małyszu. Co za dzień! Co za dzień Piotra Żyły. Możemy się napawać. Jutro niedziela. Nie wiem, jaka będzie pogoda w Styrii. Mamy nadzieję, że równie dobra jak dziś. Będą kwalifikacje do tego jutrzejszego konkursu, więc wczesna pobudka dla skoczków. Mówiliśmy o Oslo. To była pierwsza wygrana. Dziś jest druga. Ponad 6 lat czekania na zwycięstwo indywidualne w zawodach Pucharu Świata. To też jest cierpliwość. Tak, tylko cierpliwi osiągają sukces. Mówiliśmy o tym w przypadku Dawida Kubackiego, który długo czekał na taki wybuch swojej kariery. W tym sezonie 10 razy na podium z rzędu. Piotr Żyła tak długo czekał, by ponownie stanąć na najwyższym stopniu podium. A to sytuacja w Pucharze Świata. Pierwszy Kraft oddala się troszkę, no bo dzisiaj był wyżej od Dawida Kubackiego. Geiger drugi, Dawid trzeci, Kamil Stoch szósty, tuż za Lindwikiem, 4 punkty. Piotrek wskoczył do pierwszej dziesiątki. Mamy 3 zawodników w pierwszej dziesiątce na 3., 6. i 10. miejscu w klasyfikacji generalnej. No tak, ale być może doczekamy się też klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach, a tam kto jest liderem? Piotr Żyła. A to tylko 3 konkursy. Jutro drugi w Wikersundzie, na koniec sezonu 3. konkurs. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, czy ta mała kryształowa kula będzie w zasięgu Piotra Żyły. Nie wiemy, czy tak będzie, bo tak to bywa na mamucich skoczniach, że jak mamy taki długi weekend, na przykład każdego dnia kto inny wygrywa. Ta odrobina, łód szczęścia też się przydaje. Pięknie wygląda ta skocznia dla nas, tym piękniej, że cieszymy się z sukcesu Piotra, z dobrych, dalekich lotów i Dawida, i Kamila. Biało-czerwone flagi. Polacy lubią przyjeżdżać do Styrii. Styrii, która kiedyś przed wiekami zamieszkiwana była gęsto przez
przez Słowian. Jeszcze w XIII wieku przemysł drugi Otokar panował nad Styrią, no potem Habsburgowie się już tutaj rozsiedli na dobre. No i Styria jest częścią Austrii, chociaż część Styrii należy do Słowenii. Kawałek Styrii leży również w Słowenii, tej historycznej krainy. No i tego Sztajera dzisiaj zatańczymy z radości na trzy rytm. Proszę bardzo, dla Piotra Żyły. Niezwykle udany konkurs, nie tylko dla Piotra Żyły, ale w ogóle dla polskiej reprezentacji, bo pierwszy Żyła, piąty Kubacki, siódmy Kamil Stoch, 24 dzisiaj Jakub Wolny, 30 Aleksander Zniszczał, pięciu Polaków zdobywało punkty, a przecież w ostatnim czasie to zwykle jedynie trójce udawało się przebrnąć do drugiej rundy. Dzisiaj znaczny progres, no ale przede wszystkim zwycięstwo Piotra Żyły. Zaczynaliśmy tę transmisję troszkę sobie żartobliwie, nawiązując do filmu Niebowzięci z Janem Himilsbachem i Zdzisławem Makakiewiczem. Kto tu dzisiaj w jednej z tych ról, czy Piotr jest bardziej jak Himilsbach, czy bardziej jak Makakiewicz, to już Państwa skojarzenia tutaj muszą zaistnieć, komu do kogo bliżej, ale myślę, że Piotr Żyła jest przede wszystkim Piotrem Żyłą, jest niepowtarzalny. Potrafi zaskoczyć nas i samego siebie też potrafi zaskoczyć. I lubi sobie polatać. Oj, lubi. Różne wcielenia Piotra Żyły widzieliśmy przez tą jego już przecież bardzo długą karierę. Wielokrotnie był takim wesołkiem, złotoustym, jak nazywano go w kadrze. Ale przecież był taki czas w tamtym sezonie, na początku cyklu 18-19, gdy on był wyłączony, prawie nie rozmawiał z mediami. Teraz przed tym cyklem powiedział: jestem już innym człowiekiem, dorosłym. I rzeczywiście gdzieś ta droga niełatwa być może Piotra Żyły, bo były konkursy, gdzie liczyliśmy na trochę więcej. Przecież mówiono od lat o tym jego wielkim talencie. Jan Szturs podkreślał, że pod względem odbicia to talent jak Adam Małysz. Dziękuję, jestem szczęśliwy, że wygrałem. Realize it's still a lot competition, and the most important is keep flying. I really like this, and so I think I must work even harder and I win. I don't know why. Wiele ciężkiej pracy wykonałem po Willingen, mówi Piotr Żyła. Zdałem sobie sprawę, że jest jeszcze wiele konkursów, że są loty, które kocham i jestem szczęśliwy. Today still some work to do, and tomorrow normal jumping, and prepare like always, and have a fun like today was really nice. A co będzie jutro? Przygotuję się tak jak zwykle i liczę na dobrą zabawę, po prostu. Będzie czerpał radość. Nieraz Kamil Stoch używa takiej frazy dotyczącej skoków narciarskich, nie tylko na tych wielkich obiektach do lotów, ale w ogóle dotyczącej przebywania w powietrzu lotów narciarskich, żeby na chwilkę wyłączyć głowę z kwestii rywalizacji, bo rywalizacja usztywnia, a usztywnienie nie sprzyja dalekim lotom, dalekim skokom. Tu widzimy nagrody, dość nietypowe. No tak, jakieś minerały chyba, jakieś skały. No takiej nagrody jeszcze Piotr Żyła w domu nie ma, to na pewno. A Styria, jak mówiłem, słynie między innymi z białych win, wysoko położone winnice, 600 metrów nad poziomem morza, to jedne z najwyżej położonych winnic w Europie. Oczywiście kurorty narciarskie, ten lodowiec Dachstein, ciepłe źródła, wody mineralne, no to w tej nazwie Bad Mittersdorf jest gdzieś uwzględnione i uwidocznione. Czekamy na bohaterów. Dla każdego coś miłego, bo i gospodarze będą mieli na podium Stefana Krafta. A teraz posłuchajmy, bo Piotr Żyła przed kamerą Telewizji Polskiej. Drodzy Państwo, Piotr Żyła wygrywa pierwszy konkurs w Kulm. Piotr, ja po prostu zapytam się, co się teraz w tobie dzieje, co czujesz? Nie wiem, tak naprawdę cieszę się bardzo, bo po Willingen, tak myślę, kurde, jeszcze jest dużo konkursów, w Willingen mi całkiem nie poszło, byłem po prostu
znudzony, taki nie do końca sobą. I tak myślę, no, trzeba jeszcze popracować. No i najlepsze przede mną no, loty narciarskie. To po prostu zacznę pracować tak najlepiej jak umiem. No i przyjadę tu dobrze się bawić. No i w sumie dwa razy zepsułem, a wygrałem. Dwa razy zepsułeś? Właściwie ja myślę, że ty dzisiaj niewiele psułeś, bo już od treningu było widać, że masz moc. No, ten treningowy był dobry, a resztę średnio, ale fajnie, bo właśnie no, były takie po prostu na luzie, bez jakiegoś myślenia zbędnego, bez... Po prostu fajne loty, no, dużo frajdy mi sprawiły ciągnięcie do tej zielonej kreski. Nam również sprawiłeś wiele frajdy. Zmykaj na podium, gratulujemy ci raz jeszcze serdecznie. No i Piotr Żyła wykonał właśnie pierwszy ogromny krok w stronę małej kryształowej kuli. Ola Rajewska rozmawiała z Piotrem Żyłą, który, jak państwo słyszeli, zepsuł dwa skoki i wygrał. Co to będzie, jeżeli odda dwa dobre skoki? No, co to będzie? Jutro kolejny konkurs na Kulm. Wspominałeś o winie w Styrii, a Piotr Żyła jest jak wino, bo im starszy, tym lepszy, można odnieść takie wrażenie. Bardzo dużo sukcesów po 30 roku życia. On dzisiaj został 7. najstarszym zwycięzcą zawodów Pucharu Świata. Wyżej, niewiele wyżej, Adam Małysz. Adam Małysz miał 33 lata, miesiąc, 18 dni, a Piotr Żyła no niespełna 33 lata oczywiście i niespełna miesiąc. No proszę, a ten chłopak urodził się w 2000 roku. To jest Timi Zajc, Stefan Kraft, zupełnie inne doświadczenie. Wiele sukcesów, 18 zwycięstw w Pucharze Świata. Tytuły Mistrza Świata na dużej skoczni w 2017 roku. 65, no to 66 raz stanie na podium, 23 raz na trzecim jego stopniu. Brakuje mu jednego trofeum, no poza złotym medalem indywidualnie olimpijskim naturalnie. Brakuje mu zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata u siebie. Austrii. Bardzo liczył. To Walter Hofer. Ostatnie zawody w Austrii. To ostatni weekend za czasów jego panowania w Pucharze Świata. Wszystko to w blasku słońca. Trochę bieli wokół. Leży śnieg na polach. Nie jest go może jakoś bardzo dużo, ale jest. Timi Zajc gotowy. Stefan Kraft. To jego nazwisko zostanie wyczytane pierwsze. 253,5 metra. Rekordzista świata nosi tą liczbę na czapeczce. On wszędzie właściwie w niej występuje. Bardzo był dumny po tym skoku, no ale właściwie nie można się temu dziwić. Bardzo chciał u siebie wygrać. On mówił tak, no cóż, w Zakopanem ustąpiłem Polakowi, Stochowi. W Sapporo ustąpiłem Sato, Japończykowi. No to mam nadzieję, że na Kulm ustąpią mnie. Tak się dziś nie stało. Jutro będzie miał okazję do rewanżu, ale dzisiaj najlepszy Piotr Żyła, a Kraft na to zwycięstwo u siebie będzie musiał jeszcze poczekać. Też takim zawodnikiem, który wielokrotnie wygrywał zawody Pucharu Świata, a u siebie nie wygrał, jest Noriaki Kosowi. A ja tak patrzę na serię Krafta, bo tak, Predazzo 2 drugie miejsca, w Titize 2 i 11, to ten wypad z dziesiątki, to mówiliśmy, że w Zakopanem 2, w Sapporo 2 i 1, Willingen tuż za podium, na 4 miejscu, teraz wraca na podium, no naprawdę bardzo stabilna forma Stefana Krafta. Ta sinusoida zajmowanych miejsc Piotra Żyły o wiele większej amplitudzie. Pamiętasz, w ubiegłym sezonie chyba 7 czy 8 razy Piotrek zajmował 4 miejsce. Było przekleństwo 4 miejsc Piotra Żyły. Na koniec udało się to podium w Planicy i ostatecznie 3 miejsce w wyścigu po małą kryształową kulę. No, wydawało się, że tamten sezon to jest sezon życia Piotra Żyły, jeżeli chodzi o Puchar Świata. Brakowało tylko zwycięstwa, bo tam gonił. No, Ryoyu Kobayashi był wówczas w doskonałej dyspozycji. Ciężko było pokonać Japończyka. Żyła w tamtym sezonie nie wygrał, ale proszę bardzo, mamy nowe rozdanie, nowy sezon. Piotr może częściowo trochę w drugiej linii Pucharu Świata, ale gdy przyszły loty, no to on okazał się najlepszy. No i rozpoczynamy ceremonię wręczania nagród. Kulm 2020. The award ceremony. FISMAN FIS Ski Jumping World Cup. Najpierw Stefan Kraft w tym 27. konkursie Pucharu Świata rozegranym tu na Kulm.
on zajmuje trzecie miejsce. On staje po raz 66 w swojej karierze na podium Pucharu Świata, po raz 23 na trzecim jego stopniu. On, rekordzista świata w długości lotu narciarskiego. Dzisiaj trzeci. A na drugim miejscu dzisiaj jeden z najmłodszych uczestników tego konkursu, Słoweniec Timi Zajc, 2000 rocznik, wtedy przyszedł na świat. Przed rokiem wygrał na Mamucie w Oberstdorfie, bardzo dobrze skakał w Planicy, tam był trzeci w klasyfikacji turnieju Planica 7. A dzisiaj drugi najmłodszy uczestnik tych zmagań, na drugim miejscu także w klasyfikacji wyników. No i zwycięzca, zwycięzca jest tylko jeden. Piotr Żyła po raz drugi w karierze, po raz 12 na podium. Piotrek Żyła dzisiaj triumfuje. To jest jego dzień, to jest jego święto, a my cieszymy się razem z nim. Zastanawiam się, ile myśmy razy w tym roku, w tym sezonie cieszyli się z hymnu polskiego dzięki skoczkom. No, zwycięstwo Przekursie Drużynowego. Tak. Dwa zwycięstwa Kamila Stocha. Jedno zwycięstwo drużyny, zatem sześć to siódmy. Siódmy. Po raz siódmy dzięki polskim skoczkom usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, polski hymn. Ale najpierw nagroda. Austrian Ski Federation, Tony Leikam. Widzieliśmy tam serca z napisem Kulm. Być może to nawiązanie do walentynek, które wczoraj na skoczni. No niezbyt udane, bo nie dało się poskakać. No tak. Walentynki mocno wiało. Wicher namiętności przechodził nad tym ze skokiem. Ale po burzy następuje spokój. I dzisiaj mieliśmy w miarę równe warunki. Oczywiście był taki moment, to wtedy, kiedy skakał Kamil, że nagle nawet pod narty zawiało przez moment, bo za chwilę znów wiatr zmienił kierunek na ten z tyłu. Piotrek, dla niego ten minerał jest cenną zdobyczą, cenną nagrodą, pewnym symbolem. Sporo waży pewnie ta nagroda, ale on jest dzisiaj lekki jak piórko. On dzisiaj się unosi nad ziemią, tak jak unosił się w tym swoim locie i pierwszym, i drugim. Tak, wydaje się, że to jedne z cięższych nagród, jakie skoczkowie otrzymują. Wiemy, że ten orzeł, którego dostaje się w turnieju czterech skoczni, waży niespełna 9 kg. No ale kiedy potem odłoży się taką nagrodę na półkę, to czuje człowiek, że unosi się nad ziemią. Piotr Żyła. Ciekawa sportowa biografia, nietuzinkowa. Pamiętamy brąz na Mistrzostwach Świata w 2017 roku. Niespodziewany, tak jak dzisiejsza wygrana. Wówczas pamiętam rozmowę z Piotrem Żyłą po zawodach. On był w totalnym szoku. Praktycznie no, sklecił 2-3 zdania, tak przejęty, tak niedowierzał, że on wśród tych najlepszych zdobył medal Mistrzostw Świata. Ale to skoczek, którego stać na wspaniałe triumfy. Jeden z nich, jeden z najważniejszych triumfów w karierze Piotra Żyły dzisiaj. To są wielkie kryształy soli, wydaje mi się, to, co oni otrzymują. I to jest to serce z Kulm. Nazajutrz po walentynkach dla Piotra Żyły. Niech mu się wszystko dobrze w sercu układa. W sprawach uczuciowych również. Cała paleta nagród. Minerały, serca. No, mówiąc pół żartem, pół serio, troszeczkę zaoszczędzili organizatorzy wczoraj, bo nie odbyły się kwalifikacje. Zatem być może część nagrody przeznaczono na te upominki dzisiaj. No i mamy drugie polskie zwycięstwo tu na tej skoczni po 15 latach. Po Adamie Małyszu, który wygrał tutaj w 2005 roku. Mamy trzeciego Polaka, który wygrywa zawody. Tylko jeden taki sezon w skokach narciarskich do tej pory. 13-14, jeszcze przed Stefanem Horngacherem. Wówczas zwyciężali Krzysztof Biegun, Jan Ziobro i Kamil Stoch.
No i czapki z głów. Jeszcze Polska nie zginęła. Piotr Żyła, to dla niego i dla nas wszystkich. In honor to today's winner, Piotr Żyła, we listen to the Polish national anthem. Triumf Piotra Żyły, sobota była dla nas, czy będzie niedziela, bądźmy cierpliwi, czekajmy na wydarzenia. Za dziś dziękuję Państwu. Mateusz Leleń. I Przemysław Bawiarz, za chwilę studio, za chwilę Marcin Rams, jego goście, eksperci, proszę pozostać z nami, do jutra.